A więc dziękuję za przyjście o tak trudnej porze jak sobota o 10. Szkoda, że to mój drugi raz, kiedy mam taki przypadek. Rok temu w Poznaniu miałem również sobotę o 10. Też nie przyszło dużo osób, powiedzmy. Plus taki, że w porównaniu do zeszłego roku Copenhagenu, no to już większa sala niż na 20 miejsc. W każdym razie, witam. To już mój drugi raz, gdy prowadzę, no, trzeci raz, projekcję o aktorskiej adaptacji z Mank. Rok temu miałem 45-minutową, to było zdecydowanie za mało czasu. W tym roku postanowiłem wziąć godzinę 45, żeby jakoś sensownie się zmieścić, a i tak trzeba iść na pełne skrótowce, że tak powiem, bo będę opowiadał o długiej i bogatej historii, naprawdę długiej, która kryje w sobie wiele, no, powiedziałbym, bogactw, że tak to imię, takie, o których wiele osób nie słyszało, bo dla większości wiadomo, że aktorskie adaptacje manki, anime się kojarzą negatywnie wprost przez pewne prominentne przykłady, jak Dragon Ball Ewolucja, Nowa Tink Śmieci z Netflixa i tak dalej. Natomiast, no, moim zdaniem mamy wiele, wiele przykładów naprawdę udanych adaptacji, które pojawiają się przez lata. Nie ma czegoś takiego jak klątwa aktorskich adaptacji manki anime, a gdyby istniała, to została złamana w latach 70. A jeszcze, krótko o sobie dosłownie. Witam, Rafał Majewski, znany się jako Redagast21. Piszę sobie o kulturze w kilku miejscach na swoim blogu, gdzie recenzowałem trochę filmów anime wychodzących u nas w kinach, parę aktorskich adaptacji, a też po prostu premiery kinowe wszelkie, serialowe, czasem też. Na Twitterze najwięcej piszę, na pewno. Mój YouTube jest zaś rzadko aktualizowany, niestety, powinien wrócić do niego. Poza tym, na tiermakerze mam swoją tierlistę, że tak to jest z tymi adaptacjami. Powinna się być zaktualizowana, ale jednocześnie nie ma żadnej innej tam, która by miała ich tyle, więc można sobie jak najbardziej spróbować znaleźć to. A co do jeszcze YouTube'a, no to tak składa, że prowadzę serię tak samo w poszukiwaniu do adaptacji manki anime. Ona jest rzadko aktualizowana, co można zwrócić po odstępach, że tak to mówię, czasowych. Do tego jeszcze powiedziałbym, że od 12 odcinka tak naprawdę znowiłem formułę już na lepszą. Te krótsze odcinki są mimo wszystko lepiej wykonane moim zdaniem, także te o mnie. A teraz krótkie formalności. Ja nie znam się wcale na tych sprawach, jak właśnie początki mangi, ale że tak to chciałem ustalić pewne ramy czasowe. Kolejne to, że w obecnie znanej nam formie zaczynała się manga w poprzednim wieku. Za ojca uważa się Osamu Tezukę, który zaczął tworzyć od 1946 roku. I cóż, to są pewne ramy czasowe, co nie? A teraz, wiele osób na pewno chce się dowiedzieć, okay, jaka jest pierwsza aktorska adaptacja mangi. I przykra sprawa jest taka, że nie zdołam wam powiedzieć. Nie zdołam wam powiedzieć, ponieważ jest to temat, którym niewiele osób się zajmuje, bo kto zdrowy zajmuje się aktorskimi adaptacjami manki, anime w takim stopniu. I różne źródła mówią różne rzeczy. Na przykład według Wikipedii twierdziliby, że pierwsza była dopiero w 1961 roku, Seni Buraku. To nie byłaby prawda zdecydowanie. Najpewniejszy jest ten dopiero tej z 1956 roku. Ale no właśnie, są różne źródła i nie pomaga to, że stare japońskie filmy nie zawsze się zachowują. Już pomimo fakt, że żeśmy mogli jakkolwiek obejrzeć, czy się zachowały właśnie, to inna sprawa. Także no, naprawdę nie da się do końca powiedzieć, jaka była pierwsza adaptacja. Po prostu, przykro, całkiem chciałbym wiedzieć takie rzeczy. No ale powiedzmy, że w najszczęśliwszym scenariuszu już za rok mielibyśmy, no, sięgającą 100 lat historii aktorskiej adaptacji manga anime. Czyli tak, jest naprawdę długa. Teraz, mówiłem, że najpewniejszy jestem Sazae-san i tak się składa, że są to dwa filmy, które wyszły w 56, 58 roku. I Sazae-san jest taką sobie serią anime, która leci do dzisiaj. Jest dalej regularnie emitowana w Japonii od wielu, wielu lat, kilku właśnie dekad. I już miała wtedy swoją aktorską adaptację, więc całkiem nieźle. Teraz. Kolejny ważny punkt to Weekly Shonen Jump, magazyn pewnie znany wielu osobom. Natomiast zaczął się w 1968 roku i nie zacząłby się na pewno na, że tak powiem, nie byłby takim sukcesem na początku, gdyby nie. Autor znany jako Go Nagai. Tak składa, że zwrócono się do niego, żeby tworzył w magazynie. Był wtedy początkującym twórcą, nieznanym wcale i tworzy Hanji Gakuen. Manga, która dosłownie stała się protoplastą ecchi, czyli erotyków, przez łamanie tabu. I tak składa, że właśnie ten
no to Prasta Erotyku staje się jedną z najważniejszych adaptacji, ponieważ magazyn wchodzi w 1968 roku, już 2 lata później mamy 4 filmy adaptujące tę mangę, która dzisiaj była sukcesem. Między innymi przez to łamanie tabu. Ale tak, 4 filmy, 2 lata, to jest całkiem, powiedziałbym, no, sukces. Też, że się cieszy ci się zainteresowaniem. I mówiłem już, że kontrola aktorskiej do wersji mangi nie istnieje, ale gdyby istniała, to byłaby złamana w latach 70. I pierwszym przykładem takiej naprawdę cenianej serii, film, które są powszechnie uważane za kultowe, bardzo dobrze oceniane, jest Samotny Wilki Szczenie. Manga jest wydana w Polsce, autorstwa Kazuo Koike, który będzie nam wracał jako autor, i 6 filmów na przestrzeni 3 lat. Czy były po prostu klepane szybko? Cóż, powstała szybko, to prawda, ale nie byle jak. Były jak najbardziej jakościowe, przy czym pomogło to, że były krótkie. Ale tak, żałuję jedynie tego, że nie da się wcale ich łatwo obejrzeć. Na teraz, przed projekcją, jak próbowałem sobie jeszcze znaleźć, to jest to trochę trudne, żałuję. Ale był jeden dziwny sposób, żeby je znaleźć. Otóż, Kat Shoguna z 1980 roku, który został wydany na Polsce na DVD, niestety jeszcze go nie posiadam, to jest edycja film kompilacyjny, który łączy 12 minut pierwszej części z całą drugą częścią. Bardzo dziwny sposób, żeby zakręcić to na zachód, bo trafiło to do USA, również do nas. A się sprawdził wyjątkowo dobrze, bo nawet jeżeli materiał dobrałem dziwnie, to Kat Shoguna w USA zyskał status kultowego, między innymi za całkiem mocną przemoc, powiedzmy, która tam jeszcze tak nie była tak powszechna, była czymś nowym. No. I wyszło to rzeczywiście w ten sposób. Dalej. Lata 70. Dalej. I wychodzimy poza Japonię i mamy pierwszą koprodukcję. Konkretnie z Iranem i Hongkongiem dla mangi Gogo 13. Najdłuższej mangi w historii, która zyskała zresztą tylko te 2 aktorskie adaptacje w całym swoim żywocie. O samych filmach się nie powiem, co tego, czy są jakoś dostępne, czy nie, jak są dobre. Ale mam już koprodukcję, więc nie źle. I teraz, Lady Snowblood. Wraca nam Kazuo Koike od Samotnego Wilka i Szczenia. I Lady Snowblood szczęśliwie wyszło u nas w Polsce, dzięki Blink Asia Mania. Są to 2 filmy, które zdecydowanie są warte uwagi, bo są to, no, klasyki, trochę jak Samotny Wilk i Szczenie. Gdzie macie klasyczne, proste kino zemsty z też całkiem pokaźną przemocą, że tak nazwijmy, główną bohaterką, której łatwo jak najbardziej kibicować. No, przy okazji też inspiracje dla Kill Billa, zresztą można zauważyć, że... Kojarzyło się, zwłaszcza po Mieczu też trochę tytułowo. Same filmy są tutaj reklamowane, że Quentin Tarantino, genialny film o zemście. Trzeba jakoś reklamować, a dopóki to sprawi, że ktoś się zainteresuje tymi filmami, to w porządku. Już nawet niech tak będzie taką metodą. Ale ci się polecam je, to są też jeden z tych najbardziej cenionych adaptacji. No i już w latach 70. mam takie filmy, więc jest całkiem dobrze. Tak krótko, Lupin miał już w latach 70. swoją adaptację, o której się nie wypowiem co do jej poziomu, choć widziałem raczej pozytywne opinie mimo wszystko. Ale ciekawe jest to, że jest to jeden z nielicznych filmów z Lupinem, który nie ma postaci Goemona. Nie jest to obecny. Do tego w postaci ubierają się trochę inaczej niż raczej je kojarzymy, ale podobno charakter w miarę zachowano do samych postaci, więc chora. A Lupin jeszcze powróci lata później. Teraz, koprodukcja była z Iranem, Hongkongiem, ale mamy w końcu koprodukcję z europejskim krajem. Konkretnie ze Francją, 1989, Lady Oscar. Róża Wesalu to może być manga, którą trochę osób kojarzy. Była wydana w Polsce, jest to przemowy tytuł shoujo i zyskała się na adaptację już wtedy. Reżyserem był Jacques Demy, którego ja uwielbiam za pasorki Cherbourga i pańki z Rochefort. I żałuję powiedzieć, że jak na tak wspaniałego reżysera, to niestety nie udało mi się przekuć tego bardzo ciekawego materiału źródłowego w udany film. To jest pełen bardzo ekspozycyjnego scenariusza, w którym dialogi muszą pchać fabułę do przodu, nie ma naturalnie napisanych relacji.
I główny casting na Oscar też mnie trochę szało. Przyznaję, nie jest to do końca wiarygodna, cóż, kreacja. Ale ciekawostka, możecie mieć Shueisha, wydawnictwo, które odpowiada za mangę, i zaraz obok firmę od kosmetyków jako głównego sponsora filmu. Także, no. Tutaj krótko. Otóż Bebop High School to jest po prostu seria 7 aktorskich filmów, które wyszły w takim czasie. Sam manga Seinen sprzedała pan 40 milionów kopii, więc tam w Japonii to jest duża rzecz. Tutaj bardziej wspominam, że tak to miałem trochę z przymusu, że było coś tak dużego, co nie? Ale nie chcę się na tym skupiać. Chcę się skupić na pierwszej aktorskiej adaptacji z USA, która nadeszła w 1991 roku i po polskim plakacie i tagline "Uważaj Batmanie, zmykaj Supermanie, nadchodzi nowy superbohater". Powinniście wiedzieć w miarę dużo na temat tego, co będzie problemem tego filmu. Otóż w USA zaczął się w pewnym momencie boom na komiksowe superbohaterskie produkcje, bo Batman i Superman byli oczywiście popularni i różne osoby próbowały, że tak powiem, skorzystać z tego sukcesu i Gary Mutenika miał być tym. Niestety się nie udało. Nie udało się z wielu różnych powodów, chociażby takich, że ktoś nie do końca zrozumiał materiał źródłowy. Były też ograniczenia budżetowe, przez które trzeba było pójść na pewne ustępstwa, jak chociażby to, że nie jest to wystarczająco tak brutalne, jak powinno być. Trzeba było też sprzedać do jakiejś młodszej, dawniej minimalnie. Przy czym, właśnie, nie jest to film tak brutalny jak manga, ale jednocześnie pokażę wam klip. I powiedzcie mi, czy to jest coś, co jednocześnie uznacie, że nie wiem, można byłoby pokazywać jakiś, nie wiem, młodszy w domu. Może nastoletni w porządku, ale młodszy, kto jest zainteresowany sobie bohaterem? Chyba nie. Później się... Tak, tak zwane. Nie mam serii Alien, ale od dzieciństwa na przykład lubię oglądać Power Rangers. Tak, po tym klipie wygląda bardziej realistyczna wersja Power Rangers. Power Rangers będzie ważne, bo Power Rangers to jest tokusatsu, czyli superbohaterskie produkcje ogólnie, kostiumowe, stojące na praktyczne efekty. To będzie ważne. Natomiast Gaiva jest takim dziwnym tokusatsu właśnie, który z jednej strony ma faktycznie talentowanych ludzi na sterach, którzy odpowiadają za kostiumy, charakteryzacje, które są w tym filmie szczerze dobre, mimo wszystko. Tylko scenariusz jest bardzo dziecinny ogólnie, gdzie mamy te stworki, które się zachowują jak tacy typowi śli z kreskówki, czy tak to mówimy. A jeszcze ciekawe rzeczy. Mike Hamill, twórca Luke'a Skywalkera, gra w tym filmie długoplanową rolę i był jedynym znanym nazwiskiem w obsadzie, więc między innymi z plakatów jest stawiany wręcz jako główny bohater, nie był nim. I w filmie się zmienia w humanoidalnego Karachana. To jest jedna z rzeczy, które warto pamiętać. W każdym razie Guyver nie zarobił rewelacyjnych pieniędzy, nie został przyjęty dobrze, choć niektórzy mają do niego sentymentalny stosunek, bo taki B-klasowy czy śmieciowy ogólnie, ale okazuje się, że warto dawać drugie szanse. I Gary 2, Dark Hill, to wychodzi 3 lata później, bo faktycznie powstała kontynuacja. Wychodzi już wprost na płyty. Zmienia się reżyser, zmienia się główny aktor, to na nie byle kogo, bo na Davida Hatera, czyli aktora głosowego Snake'a z Metal Gear Solid, dla którego to była pierwsza rola. Zmienia się kategoria wiekowa, wreszcie na Erkę brutalniejszą, której brakowało tak w pierwszym filmie i uwaga, zaskoczenie, to jest dobry film. To jest rzeczywiście dobry film, który ja całkiem lubię. To jest Power Rangers na pełnej, nie powiem co, nie dokończę tego. Ponownie pokażę klip, żeby mniej więcej uświadomić, jaki jest poziom przemocy w tym filmie, który mnie bardzo satysfakcjonował.
Także to taki film. No, poszedł zdecydowanie kawałek dalej niż jedynka i całe szczęście, że poszedł. Zdecydowanie bardziej utrzymany w klimacie mrocznym mangi, bardziej ją rozumiał. Jest poważnie całkiem dobrym filmem, na pewno bardzo przyjemnym, sobie się polecam sprawdzić. No, nie jest to jakiś przełom dla amerykańskich adaptacji, a teraz było dużo gorzej, jak później, kiedy dostajemy Wojownika Gwiazdy Północy. Pokutona Kent też znamy, Fist of the North Star. Całkiem kultowy tytuł, a też wydawany w Polsce, znany ze swojej przemocy. Ponownie przemoc, a ja cię. USA chyba lubi ten temat jednak. Tylko no właśnie, tutaj w amerykańskiej adaptacji się nie udało tego zrobić. A nie udało się zrobić przede wszystkim dlatego, bo po prostu brakowało środków, żeby oddać wienie ducha mangi. I pewnie większość z was kojarzy słynną scenę z Omae wa mu shinderu, you already dead. Odtworzyli ją w tym filmie i wygląda ona w sumie tak słabo, jak możemy się spodziewać. Swoją drogą wybuch wychodzi poza ekranem, więc nawet nie ma wybuchu. Jedynie raz w tej scenie, którą widać, ja w pewnym momencie bohater staje tak okaleczony, że tam tyska z niego krew i to jest więcej maksimum dla tego filmu. Tak, to był bardzo słaby film, który ci się sprawi, że USA już podchodziło przez lata niechętnie do tego tematu. Także jej, chora. No, teraz kolejny film. U nas też udałem w Polsce i Kazuo Koike po raz kolejny nam wraca. I kolejny film jest tutaj ciekawy, że najpierw ma dwie nieoficjalne adaptacje w 1990 roku. Tak, to był czas, kiedy można było tworzyć takie nieoficjalne adaptacje, jakoś to istniało sobie. I nareszcie w 1995 roku jest już oficjalna adaptacja tego koprodukcja z Kanadą. Kolejny film wybrany. Wydano nas przez Vision. Chora. Cieszymy się. Choć może niekoniecznie, ponieważ nie jest to dobry film. Reżyser, który później zrobi Silent Hilla pierwszego, tego z Guna aktorem, który zagra później w Rycerzach Zodiaku aktorskich. Więc całkiem ciekawie. Jest to film, który ogólnie można jak najbardziej zapomnieć. W połowie jest złożony ze slow motion. Z jednej strony ma kompletnie śmieciągłowatą fabułę, ale zachowany ma w pełni poważny ton. Jest praktycznie do zapomnienia, można go jak najbardziej zignorować. Dalej. Manga Midnight. 12 filmów wypuszczonych w 11 lat, całkiem dużo. W zasadzie wszystkie praktycznie na DVD, seria wyścigowa. Jest tego dużo, chciałem wspomnieć bardziej, bo hej, istniało coś takiego. City Hunter. Tsukasa Hojo będzie jeszcze wracał, ten City Hunter ma całkiem fascynującą historię, jeżeli chodzi o aktorskie adaptacje, bo jest ich, jak widać, dużo. I najpierw mamy nieoficjalne Savior of the Soul z 1991 roku. Następnie, dwa lata później Hong Kong wreszcie daje oficjalną adaptację City Hunter z Jackie Chanem, tego w głównej roli. Co ciekawe, gra tam główny gwiazdor Wojownika Gwiazdy Północy również. Następnie City Hunter znika aż do 2011 roku, gdy w Korei Południowej powstaje serial. Trzy lata później serial w Chinach. Następnie w 2019 roku Francja zrobiła City Huntera i wreszcie w tym roku, po wielu latach, City Hunter nasi się doczekał adaptacji z Japonii. Trzeba było aż tyle lat, żeby Japonia wreszcie zrobiła. Jest dostępna na Netflixie, jeszcze nie widziałem, w zasadzie żadnej z tych nie widziałem. To jest ciekawostka, francuska adaptacja ma w tytule Nicky Larson, bo tak się nazywa bohater w francuskim tłumaczeniu mangi. No dobra, ogólnie mówiłem, że USA znika, ale powiedzmy tak, był kanadyjski film telewizyjny w 1999 roku, który jest jedyną aktorską adaptacją Gundama, jaką kiedykolwiek dostaliśmy. Powstał na 20. rocznicę franczyzy i powiedzmy sobie tak, to jest film, który zdecydowanie wygląda jak film telewizyjny. Są, no...
efektowne, co nie? Całkiem. Co prawda efekty wcale nie są jakieś może taki ciach na 99 rok i film telewizyjny, no ale nie wygląda to też dobrze. Przy tym jest śmieszne, że to jest faktycznie jedyny aktorski Gundam, kiedy dostaje się kiedykolwiek, więc... O. Jako dzieci to byśmy po prostu siedzieli w takiej niebarkanie. Zgadzam się. A w ogóle ciekawe, bo w Japonii to wyszło w kinach akurat. Dobra, Great Teacher Onizuka, myślę, że w miarę znana komedia i tutaj ma trochę dłuższą historię niż myślałem. Otóż najpierw mamy sobie telewizyjny film, przepraszam, serial telewizyjny w 98 roku. Chwilę później wychodzi kinowy special związany z serialem. Nagle w 2012 roku mamy zupełnie nowy serial z nową obsadą. Zaś w tym roku powstał revival, który jest specialem telewizyjnym, który ma obsadę z pierwszego serialu. Takie ciekawe, że w ogóle coś takiego powstało, ale tak, mamy. Dobra, Uzumaki. Wchodzimy już w 2000 rok. Chyba powinno być coraz lepiej, przynajmniej myślę. W ogóle to dobry moment na mówienie o Uzumaki, bo dosłownie za chwilę będziemy mieli wreszcie adaptację anime, na którą ogólnie czekam przez lata. I Junji Ito był już adaptowany właśnie w 2000 roku. I ci, którzy znają Uzumaki, wiedzą, że to jest niezwykle specyficzny, dynny materiał do adaptowania. Dlatego sam film powstał jeszcze w czasie, kiedy manga nie była skończona i mam o tyle ciekawą relację z tym filmem, że on jest bardzo specyficzny, bardzo dziwny, ma wiele zabiegów formalnych, których nie zobaczycie w żadnym innym filmie. On stale tak naprawdę czymś zaskakuje i ma swój niewątpliwie urok. Teraz, no, jeszcze na chwilę trochę przemocy będzie, na krótki fragment. Tak ten film wygląda. I to jest tylko jeden krótki fragment z wielu momentów w tym filmie, które są prawdziwie fascynujące. I to jest film, który uważam, że jest niezły. On mimo wszystko wie, nie adaptuje fabułę mangi, jak na swoje bardzo limitowane środki, jak przystało na tani film z 2000 roku japoński, robi naprawdę co może, żeby jakoś oddać rzeczywiście ten horror z mangi Junjiego Ito. Ja całkiem lubię, szczególnie jeżeli też jestem ogromnym fanem mangi. Dobrze. Ping-pong. Myślę, że trochę osób kojarzy mangę, serię anime również i taki skład, że debiutujący wtedy Fumihiko Soi stworzył w 2000 roku film, który został całkiem doceniony przez Japońską Akademię Filmową, przynajmniej na etapie nominacji. Jest jeden z bardziej cenionych adaptacji, na pewno jeżeli chodzi o oceny, także jest to coś, co raczej warto sprawdzić, ja się nie widziałem. Blue. Niepozorny dramat Yui, który na szczęście trafiłem dzięki, że tak powiem, studiom moim, kulturoznawstwa. Jest to film, który swoją stroną wizualną przypomina martwą naturę, który bardzo dobrze oddaje poczucie tęsknoty, samotności, ma niezwykle naturalnie napisaną relację. I jeżeli dla kogoś Moonlight Barry Jenkinsa jest ważnym filmem, to ten film miał ważną scenę z gejami na plaży, ten film ma ważną scenę z lesbijkami na plaży, więc całkiem dobry komplet ogólnie bym powiedział. Bardzo dobry film, jeden z moich najbardziej ulubionych, jeżeli chodzi o adaptację. Ichi de Kire, 2001 rok. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych adaptacji od całkiem znanego reżysera Takashiego Miike, która była zbanowana w kilku krajach przez pewne, że tak powiem, obrazy, przemoc i tak dalej. Oczywiście manga była równie kontrowersyjna, przy czym ja powiem, że obu nie lubię mangi, bo jest, że tak powiem, kontrowersyjna dla bycia kontrowersyjną filmu, ponieważ musi iść na bardzo dziwne cięcia. Absolutnie nie musiał. Miike z jakiegoś powodu stwierdził, że bardzo dziwnie zaadaptuje tę historię, ale Ichi de Kire ma mimo wszystko kultowy status, jest w jakiś sposób ważną adaptacją, także trzeba o tym wspomnieć jak najbardziej. Azumi. I Azumi szczęśliwie mam przynajmniej pierwszy film, drugiego jeszcze nie, został też u nas wydany. Otóż kino samurajskie podobno całkiem nieźle przyjęte. Co prawda bardziej na etapie pierwszej części, bo przy dwójce się zmienił reżyser, było gorzej ogólnie. Ale aktorka była doceniana przez Japońską Akademię Filmową jako debiutantka. W pierwszym filmie Hideo Kojima ma dosłownie cameo, bo przechodził obok planu i akurat stwierdzili, że zaczepią go. Tak, dosłownie. Dobrze dla niego. Oldboy. Jest bardzo ważny film.
film, o którym wiele osób nie wie, że to jest w ogóle adaptacja mangi, bardziej jest traktowany jako po prostu niezwykle legendarny kultowy film Park Chan-wooka. I no, już o lepszą adaptację nie da się poprosić, dosłownie. Moglibyśmy kończyć tutaj te lekcje, bo mamy najlepszą adaptację od tutaj. I szczęśliwie nawet w przyszłym miesiącu w kinach wyjdzie polskich remaster 4K, więc jeżeli ktoś nie widział filmu, to koniecznie, a jak ktoś widział, jak ja, to sobie może pójść drugi raz, bo warto, ja na pewno pójdę drugi raz i zaciągnę się przyjaciół, jeżeli się tylko uda. W każdym razie, rzeczywiście wiele osób nie wie o tym, że jest manga Old Boya, ona w ogóle będzie wydana w Polsce przez Hanami, została zapowiedziana. Manga jest w porządku, ale obie rzeczy się różnią trochę, o ile mają ten sam koncept, tak, zakończenie się drastycznie różni, a w mandze jest bardzo słabe moim zdaniem, z czego w filmie jest bardzo dobre. No, świetny film już od strony konceptu, tego jak jest rozwijany, świetnie zrealizowany także, ogólnie polecam. I czysta ciekawostka, 3 lata później miał indyjską podróbkę. No, było coś takiego, a to tylko ciekawostka. Teraz, Cutie Honey, w ogóle 2004 rok będzie całkiem ważny. Wraca nam Go Nagai, którego mieliśmy przy Hanchi Gokuen, całkiem przełomowym tytule. I z tego czasu no, Tokusatsu własne, czy też Magical Girl, czyli Sailor Moon i tak dalej. I oczywiście z pewnymi, że tak powiem, erotycznymi elementami, jak przystało na niego, w końcu jest takim twórcą. Ale jaki reżysera ma ten film? Ma Hideakiego Anno, nikogo innego jak twórcę Evangeliona, dlatego to jest pierwszy kontakt z superhero. Jest to jeden z najlepszych filmów superhero w historii, dosłownie. Dlaczego? Ponieważ nie ma praktycznie żadnego takiego filmu, który wyglądałby jak ten, co zobaczycie, bo trzeba zobaczyć moim zdaniem, jak ten film wygląda. Może ktoś to już przekona na tym etapie, że tak, trzeba. Tak wygląda największe kino, dosłownie. A więc, Hideaki Anno oczywiście przede wszystkim pracuje przy anime, stworzył trochę filmów aktorskich, ale w tym filmie widać rzeczywiście elementy animacji, bo ta sekwencja była w dużym stopniu animowana i no, film zaskakuje ciągle swoją stroną wizualną, jest niezwykle uroczy, ma w sensie cudowną protagonistkę. No, powiem tak, jak ktoś lubi właśnie Tokusatsu, Magical Girl, coś prostego, uroczego, koniecznie. No i po prostu coś nieco innego, jeżeli chodzi o superhero. To już tym bardziej. Jednak, 2004 rok to jest Go Nagai razy 2. I Devilman już jest na pewno bardziej kojarzony, jeżeli chodzi o twórczość Nagaya, bo to jego, no myślę, że najbardziej znany tytuł, po prostu. I został wydany u nas na DVD. Szczęśliwie mam ten film za 5 zł. I trzeba zatrzymać się chwilę dłużej przy tym filmie. Naprawdę trzeba się chwilę zatrzymać, bo od czego by zacząć w ogóle? Wszystko jest nie tak z tym filmem. To jest z kolei najgorsza adaptacja. Mieliśmy przed chwilą najlepszą, teraz mamy najgorszą, jak jakiekolwiek powstała, tak już nie da się opaść niżej niż tutaj. Więc pozwólcie, że wymienię wam, co jest nie tak po kolei, bo jest tak dużo. Krytykowany był jeszcze przed premierą. Głównie aktorzy to są idole, bez doświadczenia aktorskiego. Autor Ci Go Nagai pojawia się dwa razy w tym filmie, ale za każdym razem wygląda, jakby umierał w środku. Cała fabuła mangi została zmieszczona w dość wszystko krótki metraż. Dalej, film jest przepełniony okropnym CGI. Reżyser znalazł się na liście ludzi, którzy muszą umrzeć, tylko po to, żeby parę miesięcy później umrzeć na raka. Film zarobił 5 milionów jenów na budżecie miliarda jenów. Data premiery, no, chciano ją zmienić na Narodowy Dzień Żałoby. Dosłownie. A w rankingu magazynu Eiga Hiho oraz Internet o Rakiecie wyłoniony jako najgorszy film wszechczasów. Aż tak źle. I zawsze jak mówię o Devilmanie, to mam jedną scenę w głowie, którą zawsze po prostu, ona mi się odtwarza w głowie zawsze. Pamiętam końcówkę anime i tam właśnie z tym buletem
leżeli mnie i ja miałam takie, o może się pogodzili, dogadali, więc taki ładny promień, że a potem patrzę, a tamten, no pasa w dół już nic nie wie, on taki, no kurde! I ja zaczęłam już tak sypać w ziomaku, a mi kolega z tym kodem na to siedzi. Nie wolno mi przerywać. Devi ma jest w ogóle cudowną historią, jest cudowną mangą, a także jest się na serii Crybaby, którą uwielbiam. Niestety Devi ma doczekał się takiej adaptacji, jak widzicie, ma ona status w Japonii i strategiczny i nie, naprawdę jest film pozbawiony jakichkolwiek zalet. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć coś naprawdę złego, przekonać się, jak naprawdę można źle adaptować, to polecam wtedy całkiem. Można, jak najbardziej. A, to jest nasz czwarty rok z takim mocnym rokiem, bo jeszcze mamy Kaschena, też wydanego w Polsce szczęśliwie. I to już jest adaptacja nie mangi, tylko anime. Część starszego, bo było jeszcze Sins, które powstało później. I ogólnie rzecz biorąc, istnieje taka technika jak Digital Backlot. To jest kręcenie filmów całkowicie na cyfrowej scenografii, bluescreenie, greenscreenie. I ten film jest o tyle przełomowy, że jest prawdopodobnie pierwszym albo jednym z pierwszych, ciężko stwierdzić, bo inny film był blisko, który był nakręcony w ten sposób. Ten film ma 20 lat i moim zdaniem broni się zaskakująco dobrze, pomimo tego właśnie jak stary jest i pomimo tego, że on no, zaczynał tak naprawdę kręcenie na tej technice i żeby zobaczyć jak to w ogóle może wyglądać, no to proszę. I tak, to jest też tokusatsu, jak najbardziej. Mamy naszego superbohatera, pracę kostiumową, charakteryzacyjną, przy czym wiadomo, że tutaj bardziej opartą o efekty specjalne oczywiście. I uważam, że to film, który no, moim zdaniem wygląda całkiem dobrze. Ja akurat jestem fanem jego stanu wizualny, ale to też całkiem dramatyczna historia, trochę o wojnie, o cóż, znaczeniu ludzkiego życia, która trwa 2 godziny 20 minut. Całkiem pokaźny metraż jak na adaptację. Jeżeli kogoś to w ogóle do kogoś wydaje się to interesujące, albo przynajmniej to zobaczył, wyglądało ciekawie, to polecam jakkolwiek znaleźć, no wydane zostało w postaci DVD, więc można czekać w ten sposób, może też w inny. Teraz w ogóle chyba możemy mówić o filmach 20-letnich, że są stare, mam nadzieję, przynajmniej ja tak czuję, że można. Death Note. Znany jest wszystkim temat, jakże inaczej, no, kto nie zna Death Note'a? I jak przystało na niezwykle popularny tytuł, to ma on całkiem bogatą historię, jeżeli chodzi o aktorskie adaptacje. Choć obaj obata, jeżeli chodzi o ich twórczość, to wcale aż tak dużo nie mają poza Devilmanem, bo tylko aktorskie Bakumana. Ale Death Note. Death Note to jest dużo adaptacji. I zaczynałem sobie od dwóch telewizyjnych filmów w 2006 roku, więc powstałem blisko anime. Co jest zresztą popularne, żeby aktorska adaptacja powstała blisko anime, bo one się napędzają razem, reklamują mangę. I ten pierwszy film nie jest specjalnie dobry, szczególnie jeżeli nie jesteście ciekawi, co było, gdyby Light miał dziewczynę. A ten film się przedstawia taki scenariusz i porzuca zresztą tą dziewczynę po pierwszym filmie. Drugi film już jest porównywalnie lepszy, nadal jest telewizyjny bardzo, mimo że kinowy, ale ma lepsze zakończenie od mangi. Domyślacie się już pewnie jakie w takim razie. I wydawało się, że no, po takim drugim filmie jego zakończeniem będzie już definitywnie koniec. No ale nie, przecież Death Note jest popularny, zarabia, więc. Niedługo później mamy spin-off o L. I fabuła L Change the World opowiada o tym, że L przybiera rolę ojca dla dzieci, które nie mają rodziców i powstrzymuje epidemię globalnego wirusa. To jest fabuła tego filmu. Oczywiście i jest no, tak słaby, jak to brzmi z zarysu, niestety. No ale powstał, bo warto było, w sensie warto było dla ludzi, którzy go stworzyli, bo zarobił pieniądze. Nie? Ale tutaj się urywa ten temat i w 2015 roku mamy dalej od Japonii serial, nie powiązany w żaden sposób z poprzednimi adaptacjami, który no, dość wiernie adaptuje w 10 odcinków, cały serial, mam to. Ale rok później jest serial Death Note New Generation, który z jakiegoś powodu nagle wraca do tego, co było na początku i kontynuuje pierwsze trzy filmy. Zaś rok później już powstaje film Death Note Light of the New World, który nagle kończy tą historię rozpoczętą na samym początku.
Opinie słyszałem różne o tych dwóch ostatnich produkcjach, ale na pewno miało bardzo dobrego reżysera Shinsuke Sato, który będzie nam wracał. I mamy też w 2017 roku film na Netflixie i ogólnie rzecz biorąc, powtarzałem to na moich poprzednich dwóch prelekcjach właśnie o tym, że to jest dobry moment, żeby wyjść ogólnie, bo mam do powiedzenia, że Death Note z Netflixa to jest bardzo dobry film, jedna z moich najbardziej ulubionych adaptacji. Nie? Okej. Okay. Do sukces, bo rok tam w Poznaniu na osoba wyszła faktycznie w tym momencie. No ja nie lubię, ale nie powiedzę. Okej. Okay. No ja musiałem się przekonywać, bo faktycznie widziałem ten film na premierę, dałem mu z tego czasu 2 na 10, faktycznie całkiem mocno go krytykowałem, ale zmieniło się u mnie to, że powiedzmy bardziej nie lubiłem oryginał materiał źródłowy, nie jestem jego fanem, zresztą nie jestem fanem obej obaty ogólnie. A tymczasem film z 2017 roku to jest bardzo odważna adaptacja, która idzie swoją drogą. Niby jest light, niby jest L, ale jednak setting jest zupełnie inny. I Adam Wingard z całą jego fascynacją do retro, że tak powiem, no, do lat 80., 90. tworzy thriller, który jest skąpany w neonach, który jest trochę śmieciowy, ma swoją kategorię L, która może nie jest potrzebna Death Note'owi, ale nadaje temu filmowi jego własny styl. No, to jest odważna adaptacja, ja się do niej przekonałem, bardzo lubię, uważam, że robi ciekawe zmiany i pozostawi interesującą wariację tej historii. Zresztą Death Note raczej warto moim zdaniem też przerabiać, żeby zobaczyć, gdzie można ten koncept pociągnąć. Natomiast filmową serialną adaptacją nie jest z kolei Death Note The Musical, ale chcę o nim wspomnieć tylko krótko, bo to jest przedstawienie teatralne, którego zapis można znaleźć na YouTubie. Teraz możemy pomyśleć sobie, Death Note Musical, jaki to ma sens? Ma sens. Ma sens o tyle taki, że rzeczywiście musical powstał w kilku krajach, ostatnim razem w Londynie i ten, który widziałem ja z Japonii, absolutnie uwielbiam. Całe szczęście na moich studiach kulturoznawstwa miałem okazję napisać nawet analizę tego musicalu, dzięki Bogu mojej prowadzącej. No, dostałem piątkę, także się cieszę. Naprawdę warto dać się to znać na YouTubie, piosenki są absolutnie kapitalne. Teraz, no mieliśmy samą Tezukę, wspomniałem go na początku, to jego manga i do miał swój film, słaby, z bardzo technicznym CGI, w 2007 roku. Wspominam, że istnieje, nie warto oglądać. Kitaro. Otóż, Kitaro nie widziałem, powiem wam więcej, mało kto widział te filmy, ale udało mi się jeszcze w tym roku pierwszy film złapać na DVD, drugi wciąż muszę kupić. Gry, tematyka duchów, yokai, fantasy. Pływająca baśniowa powieść fantasy dla całej rodziny. Muszę obejrzeć za rok, znowu powiedzieć, czy to są dobre filmy, czy nie. Chociaż opinie widziałem różne, ale tak, były w postaci DVD. Hey, Naoki Urasawa to jest autor, no jeden z najlepszych autorów historii, Pluto, czy Chłopaki z XX wieku właśnie, którzy dostali swoją trylogię filmów, które były też pisane przez niego, jeżeli chodzi o scenariusz i no, zmieściły całą mangę w trzy filmy. W ogóle te filmy trwają łącznie 7,5 godziny. Nie jest to byle jaki metraż, jednak zarzucałem tym filmom, że ci się całkiem ciężko im idzie zmieszczenie materiału. No, trzeba było pójść na pewne następstwa, zmiany, chociaż złych opinii nie mają. No i nada, to było pisane przez Urasawę, więc może jak ktoś chce więcej Urasawy, to kto wie, może warto sprawdzić. No i w końcu wraca USA, po całkiem długim czasie mamy Speed Racera, kupiłem za 1,5 złotówki swoją drogą. I to jest film, do którego byłem kiedyś bardzo nieprzekonany, ze względu na jego całkiem odbijającą stylistykę. Powiem więcej, kiedy ten film wyszedł, to spotkał się z negatywnym odbiorem wśród krytyków, wśród widzów. Był klapą finansową, a jako że film się powstał od lat 90., to już w ogóle było ciężko. Nad sprzedaż merchandise'u nie pomogła ogólnie, ale siostry Wachowskie to są ogólnie bardzo ciekawe twórczynie, które praktycznie z filmu na film prezentują coś nowego i dla nich to też było coś bardzo nowego i w sumie jako pierwsze, czy może nawet jako drugie, gdyby liczyć Cutie Honey, stworzyły film, który przypomina kreskówkę, ale w wersji aktorskiej. Oczywiście pokażę fragment, żeby ludzie, którzy może nie mieli do czynienia ze Speed Racerem, przekonali się, no, jak to może wyglądać. Not alone.
Ja sam też filmu długo nie widziałem, w ogóle ja muszę go powtórzyć, bo swego czasu właśnie mi się nie podoba, a czuję, że jakbym teraz go powtórzył, to on go wreszcie polubił, bo coraz bardziej mi przekonuje ta stylistyka, jest ona niezwykle ciekawa, trudna do w ogóle tak naprawdę zrobienia, co nie, osiągnięcia, ale moim zdaniem się sam Holskim się to mimo wszystko udało i film ma całkiem oddane grono fanów współcześnie, mimo wszystko ludzie się zaczęli do niego przekonać czasem, choć no właśnie na premierie nie wyszło dobrze, jak widać, filmowi niestety. I jeżeli mówią o USA, to 2008 rok, to wiadomo co będzie za chwilę. Wiecie to już po tym slajdzie, ale zanim przejdziemy do wiadomo czego, to warto powiedzieć, że jak już była mowa o nieoficjalnych adaptacjach, to Dragon Ball miał dwie. W 1990 roku z Korei Południowej i w 1991 roku z Tajwanu. To ten, gdzie omawiamy się? Nie widziałem obu, ale wiem, że w jednej z nich Yamcha nazywa się Westwood. Okay. Ale muszę je obejrzeć, bo niektórzy mówią, że to stanie takie złe i nawet próbuję jakoś wiedzieć na doktor. Z czego chyba mam tu jeszcze zapisane, że tak, ta z kolei pewnie chyba adaptowała Emperor Pila Saga i Saiyan Saga. Także ktoś tam próbował już to robić. No ale Dragon Ball, no i wiemy już o którym filmie trzeba powiedzieć. Tak. Czuję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, posiadam ten film w dwóch wydaniach, DVD i Blu-ray, żeby doświadczyć jego prawdziwej potęgi. Możecie go też obejrzeć na Disney Plus, jak nie macie co robić. Powiedzmy szczerze, o tym filmie powiedziano już wszystko, no naprawdę powiedziano już wszystko, ja nie dodam nic nowego, nie jestem przecież też jakimś fanem Dragon Balla, no nie mam z nim styczności za bardzo. To jest tragiczny film, ja wiecie... Nazywam siebie fanatykiem aktorskich adaptacji mangi, anime, wiele bronię, ale tego filmu nie da się do końca wybronić, bo po prostu nie ma żadnych dobrych zmian. Jest bardzo słabym kinem przygodowym, słabiutko zrealizowanym, także... I ma jedną dobrą scenę tylko. Jaką? Jak to on zaczyna się mieć film przez ten bulinca, żeby rozwijał. To się zgodzę. Zresztą wyszła z tej sceny moja ulubiona przerywka też, to swoją drogą. Także USA zajęła taką wtopę ogromną, która też była bolesna, że tak ten dla historii. Dlatego odsuńmy się na razie od USA. I Gantz. Gantz trzech filmów nie widziałam. Mamy dwa filmy kinowe i mam też Under Gantz, który jest filmem telewizyjnym. O, to co powiesz? Super film też był. Okej, mamy już rekomendację, proszę. No. Ale do tego też ważny jest wtedy reżyser Shinsuke Sato, który no, będzie się wielokrotnie pojawiał, to jest bardzo dobry reżyser, dbający o scenę wizualną w swoich filmach moim zdaniem. I tak, już wtedy też to jest taki chyba może przełom dla niego jakiś. Moim zdaniem będzie częściej już reżyserował filmy od tego momentu. No i teraz, trochę zbiorcze filmy, okażę mi bardzo krótko. Idąc oczywiście od góry, od lewej, Eldol. Hirokazu Koreda, to jest świetny japoński reżyser, stworzył taki film, który jest dość specyficznym tematem tęcowo, gdy Dumuhana ożyła dosłownie. I tak, jest naprawdę dobrym tematem, szczęśliwie te filmy na ten film. Powiedzmy, że jakoś w ogóle ten temat brzmi ciekawie, bo rzuci się z tym konceptem poszedł Koreda w interesującym kierunku. Tak, Kaiji dostaje już pierwszą z trzech adaptacji, bo miał swoją trylogię. Francja powraca nam po wielu latach i powstaje A Distant Neighborhood. Trochę są może kojarzyć Inio Asano, autora Dobran z Pumpunie. Jego Solanin ma swoją adaptację aktorską, również Dziewczyna nad brzegiem. Kimi Todoke, którego trzeci sezon anime wyszedł nie tak dawno temu, miała swoją jeszcze adaptację filmową w tamtym czasie. Space Battleship Yamato od prawo-lewej, od Takashiego Yamazakiego. Raczej słyszałem pozytywne rzeczy, szczerze, ale kto wie? Nie widziałem. Okej. Ale w ogóle, no właśnie, to jest reżyser Godzilla Minus One, więc jak ktoś się zobaczy właśnie, co robił już kiedyś, no to... Ej, może warto? O tym filmie za chwilę będę miał osobny slajd. Daj, Mirai Nikki. Znacie pewnie anime, manga miało swoją adaptację telewizyjną, której nikt pewnie nie widział. Słusznie, bo nikt nie wypowiada się po... Nie mów serio? Okej, dobra. Ale no, nigdy nie słyszałem pozytywnej opinii, naprawdę. Daj, Oran High School Host Club miał swoją adaptację filmową. I Temae Romae,
sam koniec. Od reżysera Hideki Takeuchi, który będzie chwilę wracał. Pierwsze tema Roma i drugie zebrało całkiem pozytywną opinię w Japonii. Było nominowane do japońskich Akademii Filmowej nagród. I to były całkiem hity w box office tam. Więc nie źle. Ale... A nie, ja mam dwugodzinną! Zobaczyłem 5 minut do końca i się zdziwiłem, że czas mija inaczej tutaj. W każdym razie, Hato Escato. To za podstawę gier, czy nie? Mangi. Która została wydana w tomku przez Vaneko w Polsce. Jest to jednotomówka, bardzo ciekawa, którą kupiłem. I tak się też szczęśliwie trafia, że mogę teraz o tym filmie mówić, kiedy w kinach leci Substancja, Coralie Fargeau, która jest bardzo podobna tematycznie, bo jest o nakładaniach zbyt wysokich oczekiwań wobec kobiet, jeżeli chodzi o ich wygląd, a także o operacjach plastycznych. Jest to film, który przede wszystkim wygląda zjawiskowo, od strony kostiumów i scenografii, absolutnie niesamowita sprawa. Mika Ninagawa to jest ciekawa reżyserka ogólnie, więc polecam zwrócić uwagę na ten film. Ogromnie jest jednym z lepszych, nawet jeżeli scenariusz ma trochę patologiczny, mimo wszystko. Test. No, jak w sumie nawet osoby trochę niewiele wiedzą o aktorskiej adaptacjach Mangi, to prawdopodobnie też trafiły jakoś tam, że nie wiem, było Rurouni Kenshin. Na szczęście jest jakiś dobry przykład. Jest rzeczywiście, to jest w sumie najlepsza seria adaptacji, jaka powstała. Mhm. I co więcej, są wszystkie dostępne na Netflixie, po polsku, szczęśliwie, można je łatwo nadrobić. I to są ogólnie takie filmy, które mają naprawdę dobrą fabułę, która ładnie jest, że tak powiem, kontynuowana przez filmy, ale oglądacie każdy film, i tak sobie leci, nie wiem, półtorej godziny fabuła, myślę sobie super, super, co nie? I nagle przychodzi trzeci akt w tych filmach, który jest praktycznie całości jedną wielką sekwencją akcji i to tak niesamowicie dobrze zrealizowaną, że czapki z głów i pokażę prawie jedną z moich ulubionych krótkich sekwencji. Łącznie? 5 minut? Czy nie pamiętam? Jeszcze raz? Chyba 2-3, oglądając 2-3, czy te 5 minut jest całość, czy... No... Nie, są wszystkie połączone ze sobą, a jeszcze o chronologii za chwilę powiem. W każdym razie z trzeciego filmu... Takie filmy, znaczy takie rzeczy w tych filmach mogą się dziać przez cały trzeci akt, który jest w zasadzie właśnie jedną wielką bombastyczną sekwencją akcji. Także bardzo polecam właśnie dlatego, jak są zrealizowane, są także dobrze napisane. A jak je oglądać? Najlepiej w tej kolejności, którą tutaj widać, to jest kolejność powstawania. Ot, jedziemy jedynka, dwójka, trójka, czwórka, finał. Zaś prequel na sam koniec najlepiej oglądać, bo po prostu kontekst z poprzednich filmów jest przydatny przy oglądaniu prequela i tyle. Także... Tutaj krótko zbiorczo, Black Butler miał swoją adaptację, nie widziałem, ale miał. Aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje postacie, jeśli chodzi o anime, bardzo dobre. Co mnie zdziwiło i trochę mnie zabolało, to że osoba grająca ciała była kobietą i w filmowej zmienili właśnie ją na kobietę. I ona odgrywała swoją prawdziwą płeć, ponieważ nie odziedziczyłaby po rodzicach, po ojcu de facto firmy. I zabrakło mi tutaj tej jednej po prostu kolorowej postaci, najbardziej szalonej, Grella. Bardzo mi to brakowało. Undertaker pojawił się dosłownie na chwilę w nocy i to wszystko było. No, powstał tylko jeden film, także nie ma tego dużo. Dalej, o hentajach generalnie nie gadam, bo nie interesuję się hentajami na szczęście. Natomiast jeden wydany w Polsce, podejrzane sekrety, miał swoją filmową adaptację, więc wspominam, było coś takiego rzeczywiście. Lupin wraca. 2014 rok, jest po latach. Zresztą Lupin będzie jeszcze ważny dla 2023 roku, ten konkretny film, ale to później. Nie widziałem, sorry, nie wypowiem się. Ja też nie widziałem jeszcze, akurat, ale słyszałem bardzo mieszane opinie. Okej. Okay. No to szkoda, ale no, dzisiaj bym, nie, nie? Ale bym sprawdził, bo Lupina się już minimalnie coś będzie interesuje. Daj, Takashi... Daj, Takashi Miike wraca.
to jest ten film już na dole. A więc, As God's Will. Jeżeli ktoś lubi Battle Royale, motyw gier dziecięcych zmieniany w śmiertelne gry, to w sumie was powiedzieć. Ja w ogóle sobie mówię, że... Mniej więcej tak. Chyba tak. Ogólnie myślę sobie, że gdyby to był film Netflixa, to by był hitem. Ale tak to bardzo często trafia jako klipy na YouTubie w ogóle. Po prostu przez to o nim słyszało. Hirokazu Koreda wraca. Nasza młodsza siostra, którą w ogóle jeszcze w tym roku w kinie studyjnym widziałem. Jak ktoś potrzebuje prawdziwie rozczulającego filmu o rodzinie, takiego, po którym robi się ciepło na sercu, to ogromnie polecam. On jest całkiem naiwny, ale naprawdę się zżyłem z tymi siostrami, to potężnie po prostu. Zatem Anohana, była adaptacja, znaczy nikt nic tutaj nie słyszał, więc no. Ale była! Nie polecam, tak. Oldboy. Oldboy to jest problematyczna sprawa, bo jasne, adaptacja z Korei to jest jak najbardziej adaptacja mangi, ale Oldboy z 2013 roku to jest ten przypadek, gdy USA ci się zobaczyło sukces zagranicznego filmu, pomyślała, my też to możemy zrobić. I czy to w takim razie adaptacja mangi? Pośrednio jest, no bo w końcu adaptuje film, który był adaptacją mangi, co nie? A czy Spike Lee wiedział o mandze? Nad to zaczynam wątpić. Jakby w sumie w napisach początkowych nawet bardziej pisze based on film niejako. Ale wciąż czuję, że powiem szczególnie, że to jest mega tragiczny film, który no z jednej strony ma podobieństwa fabularne, ale nie jest w stanie kompletnie tak jakby oddać siły właśnie tamtego konceptu. Ma też słabiutkie zakończenie. Przykro też się patrzy na obsadę w tym filmie, która normalnie jest no, bardzo dobra, ale tutaj nie sprawdza się niestety. Także no, nie, koniecznie nie. No. Ale no właśnie, w ogóle zobaczcie, przyszliśmy z Dragon Balla do Oldboya, jeżeli chodzi o USA. Jest całkiem źle. Jest na szczęście lepiej też. Choć to też jest w ogóle skomplikowany przykład, bo właśnie, czy Edge of Tomorrow na Skyuta to jest adaptacja mangi? Można się kłócić. Bo mamy pierwszą książkę, ale manga i film powstają w podobnym czasie. Mają ci się podobieństwa, więc powiedzmy tak. Gdybyśmy chcieli sobie mówić, że mamy tyle dobrych adaptacji mangi i anime aktorskich, no to chcemy zaliczyć ten film do nich, bo jest bardzo dobry. Ale technicznie no, jest to skomplikowane. W każdym razie ja się ogromnie cieszę, że posiadam ten film, szczególnie na Blu-rayu, który teraz jest całkiem drogi, a ja jeszcze miałem okazję go miałem tanio załatwić. To jest... Ile teraz jest tego Blu-rayka filmu? Myślę, że 100 lub więcej pewnie. A ja za 40 kilka złotych kupiłem. W każdym razie jest to film, który miał to szczęście, że nawet jeżeli nie zarobił na początku i przez to sequel nigdy nie mógł się stać pewny, a dyskutuje się o nim co jakiś czas i ja jeszcze bardziej nie wierzę, że kiedykolwiek powstanie, tak ma on rzeczywiście wiele grę fanów i został no, bardzo dobrze przyjęty po prostu. Ja bardzo lubię. Satysfakcjonujący blockbuster akcji, do tego Tom Cruise i Emily Blunt super wypadają tutaj. Także jak ktoś lubi ogólnie motyw Dnia Świstaka, no to bardzo polecam, jak najbardziej. Ale ej, USA nie może przecież tak dobrze mieć. No i jest, Kite wydany u nas jakimś cudem przez Monolith, to sam, który wydał też Oldboya. I ktoś w pewnym momencie w USA stwierdził, że jest taka OVA, hentai, niepełnometrażowa, z zeszłego wieku. I pomyślą sobie, ty wiecie co, zadaptujmy to. Czy to jest ten sam aktor, co tam Dragon Ball Evolution? Nie. Choć jest podobny. Ale jest Samuel Jackson, który też gra w Oldboyu. Więc miał dobrą pasę w tym momencie. W każdym razie tak, naprawdę, ktoś stwierdził, że zadaptujmy właśnie taki materiał ze wszystkich rzeczy. Powiem więcej, co jest trochę przerażające, jest on w miarę wierny fabularnie. Pomijając to, że na szczęście dziewczyna nie uprawia seksu ze starym facetem, więc uff. Ale jest zachowana brutalna przemoc, bo w ogóle Kite oryginalny był z tego znany. To były lata 90. i wtedy to było, że tak powiem, sprzedawalne. Także, no nie doczeka się właśnie żadnej szerokiej dystrybucji i nie miał ani jednej pozytywnej recenzji od krytyka na Rotten Tomatoes, więc wow. Ja absolutnie nie polecam, no bo że kogoś właśnie takie katastrofy interesują. Chociaż to jest też w pewnym stopniu nieciekawy film po prostu. Japonia.
Japonia z jakiegoś powodu całkiem lubi taktykę kręcenia dwóch filmów na raz, które wychodzą w podobnym czasie i w ten sposób mieliśmy Parasite'a od Takashiego Yamazakiego, który wraca nam, reżyser Godzilla Minus One i Parasite jest ogólnie wierną adaptacją, dość po prostu poprawną moim zdaniem. Na pewno Yamazaki, jak przystał na reżysera, który dbał o stronę wizualną, to zadbał, żeby Parasite wyglądał dobrze i prezentował się lepiej niż wiele współczesnych japońskich filmów pod kątem CGI. Chyba na to też ludzie zwrócili uwagę generalnie, spoglądając na film, ale no, jest sposób poprawny, a ja mangę akurat bardzo lubię i tak samo anime Maxim. No i jest też Assassination Classroom, podobny czas co anime, no wiecie, jest to taktyka, co nie? Ten Assassination Classroom nie widziałem w żaden sposób w ogóle. Ale dwuczęściowe filmy japońskie oznacza, że też możemy przejść do Attack on Titan. I tak składa, że ja jestem kolekcjonerem polskich wydań, ale tutaj musiałem sobie pozwolić, żeby sprawić na Blu-rayu zagraniczne wydanie szczęśliwie. Tanio też w ogóle, z Empika, żeby było ciekawie. Nie wiem, jakim cudem to mieli w sprzedaży. I Attack on Titan jest ciekawym przypadkiem w pewnym sensie, bo no cóż, okazuje się, że wzięcie w sumie tak popularnej serii w dobrym czasie zresztą, bo dwa lata po anime, jak widać, nie zaczął się poskutkować sukcesem, bo pierwszy film nie zarobił specjalnie dobrych pieniędzy, a nie dało się nagle powiedzieć, że nie kręcimy drugiego filmu, bo został już nakręcony i na drugi poszło mniej ludzi, więc nie były sukcesem. I mimo, że miał świetnego reżysera, jakimś Shinji Higuchi, którego można znać też za Shin Godzilla, Shin Godzilla, jak to woli, no to... W jakim sensie zarobił porównywalnie mniej? Porównywalnie czy mniej? No tak, takim porównywaniu, że powiedzmy, że różnica była widoczna po prostu. A, że widoczna, myślałem, że porównuję, że podobnie. A, tak mówię. Ale też nie do końca będę mówił, że to są dobre filmy, ale chcę powiedzieć, że drugi Attack on Titan jest bardzo ciekawym przypadkiem, w którym nagle fabuła wyraźnie bardziej odsuwa się od oryginału, co zresztą było na prośbę Isayamy, który chciał, żeby ta historia była inna. I no... Kierunek, w jakim podąża ta historia, nie da się go przewidzieć, moim zdaniem. Jest bardzo, bardzo ciekawy, moim zdaniem. I uważam, że z tego samego powodu warto sprawdzić. Ja w ogóle no, po prostu na dużym ironicznym poziomie lubię ten film. To jest niejako tokusatsu, który wygląda głupio, dość tandetnie, ale za to też tak bardzo je lubię. Także kiedyś będę sobie ten film powtarzał na pewno. Cieszę się, że go mam na płycie. Teraz, no robi się całkiem gęsto, lata 2015-2016. I to w ogóle nie jest wszystko ci się, co powstało w tych latach. Wybrałem tylko kilka rzeczy. A gdybym miał coś o kilku powiedzieć szybko, to jak zaszło od początku, Vigin Physics jest od całkiem cennego reżysera Sion Sono japońskiego. Bakuman, no oba i Obata mają swoją adaptację. I'm a Hero. To jest z kolei od Shinsuke Sato, znowu wraca. I jeżeli ktoś lubi historię o zombie z komedią z zacięciem, to akurat wiele co poleca ten film. Ale słucham. Nie polecam. Ale nie poleca. Rabini są podzieleni. Ale zebrał jednak większość pozytywną opinię, mimo wszystko. Więc tak. Dalej, jeszcze konkretnie górny od tej strony Summit of the Gods, który też jest od Sato, bo Shinsuke Sato to jest niezwykle pracowity reżyser. Terraforma jest od Takashiego Mike, który zrobił i wygląda... Tak, ja cię też nie widziałem, ale wygląda absolutnie paskudnie od tym wizualny. No, poza tym Erased miało dwie adaptacje i to jest ciekawe, bo one niejako nie są powiązane ze sobą. Jest film, jest serial, który nie dzielą ze sobą obsady, jeden jest bardziej w jednej mandze, drugie mniej. Mogło tak blisko siebie postać, w tym blisko anime oczywiście. Cutie Honey ma kolejną adaptację. Ja cię nie słyszałem pozytywnych rzeczy, choć Case Press był to Cutie Honey po prostu. I Twerking Console You Lie in April miał swój pojedynczy film i nie zganiecie, nie da się zmieścić do końca 24 odcinka i serii w jeden film. Jak zrobię inaczej. 2017 rok. Robi się gęsto, bo w samym 2017 roku powstało minimum 57 adaptacji. Minimum. I oczywiście to są tylko wybrane, przy czym macie tu też raczej sporo znanych tytułów, więc w 17 rzeczywiście działo się dużo. Część z nich poświęcę osobne slajdy, czego mogę dodać, że Un Ciel Radio po prawej to jest kolejna francuska adaptacja, tak, Francuzi mieli nieco tego, jak widać.
I. To jest adaptacja. Jest adaptacja mangi, tyle wiem. Ważne, że jest jakaś z Francji. To warto wspomnieć. Zaraz, że nie są jeden dobry film. Zaraz powiem. Nie widziałem wszystkiego, ale ja widzę potencjalnie raz, dwa, trzy. Trzy dobre filmy. O, wow. Okej, okay, dobra. Więc, Ghost in the Shell, które no, mam, zgadza się, jej. To jest ten przypadek, bo cóż, ja jestem całkiem dużym fanem oryginalnego filmu anime, mangi jeszcze nie czytam, przepraszam, ale tak, jestem ogromnym fanem oryginalnego anime i całkiem mnie ten film zabolał, bo choć wygląda zjawiskowo od strony wizualnej, lepiej niż wiele współczesnych blockbusterów, naprawdę ten film, będą lata mijały, a będzie się trzymał tak samo dobrze pod względem właśnie strony wizualnej. Tak niestety nie zadbano o scenariusz, który moim zdaniem spłucił oryginał zwyczajnie, pominął wiele dobrych, że tak powiem, filozoficznych tematów, wartość po prostu oryginalnej historii na rzecz no, prostego kina zemsty z korpo gościem w ganiaku jako czarnym charakterem. Przykro. Ale co nawet bardziej przykre mi się wydaje, to powiem tylko, że nie lubię tego filmu, to niestety współczesna widownia moim zdaniem nie jest przekonana do wysokobudżetowych filmów science fiction, nie jest do końca chętna na nie chodzić z pewnymi wyjątkami i Ghost in the Shell było tym przypadkiem, który zabił mniej niż 200 milionów dolarów i nie mogę przez to mieć więcej wysokobudżetowego sci-fi, a jestem fanem sci-fi, więc jej. Miecz Nieśmiertelnego, tak się składa, że nadrobiłem jeszcze przed tą telekcją. Ja uważam, że to jest całkiem porządny film, który nieźle zmieścił całą mangę w jeden film, co jest raczej trudne. Nawet jeżeli trwałem 2 godziny 20 minut i to jest dla wszystkich fanów filmów, w których trup ścieli się gęsto, bo dzisiaj liczyć można w setkach ofiary w filmie. Przemoc jest całkiem niezła, nawet jeżeli walki czasem jest zbyt pocięte. No, o tyle ważne jest, że to już setny film Takashiego Miike, też jakże pracowitego japońskiego reżysera, może nawet zbyt. No i film był pokazany poza konkursem w Cannes, takim milutko. Można obejrzeć na Netflixie, myślę, że polecam. No i manga jest wydana w Polsce również. Wydawana, przepraszam, jeszcze nie skończona. Ale Miike w 2017 roku miała jeszcze JoJo. A ja jestem też fanem JoJo. Bardzo lubię czwarty part, który jest bardzo kolorowym partem. A tymczasem film, nowa adaptacja. Nie, że film bardzo czwarty. Bardzo lubię. I czwarty part jest najlepszy. Dziękuję. Obok szóstego. I co? I ogólnie, weźcie kolorowe JoJo i zróbcie z tego najbardziej niejaki kolorystyczny film. No wie, nie adaptuje fabułę. Jasne, jest napisane w porządku. Jest nudny. Jest nudny, tak. Ale to jest nudny. Sam rozważałem kiedyś zrobienie o nim materiał na kanale i chciałem na mnie to sobie zrobić JoJo, tylko że nudne, więc... Teraz, Gintama. Ja powoli staję się fanem Gintamy. Obecnie mam ze sobą 123 odcinki pierwszej serii. Kiedyś uda mi się całość obejrzeć. I filmów nie widziałem, ale wiem jakie są. Jest przyzwoity. Ale tylko dla fanów. Nie, tylko, ale dla mnie. Bo on w ogóle bierze dwa takie wybrane, poważne arki fabularne. Jak to się dzieje w 60. którymś odcinku i 100 którymś odcinku, więc... Ale patrzę na to, jak pociętę z Gintamą. Ale też fani będą bardziej przekonani do tego, jak ten film wygląda. On wygląda dość tandetnie, ale jest to zamierzone przy tym. I całkiem zabawne na swój sposób, moim zdaniem. Muszę je obejrzeć w końcu, szczególnie, że teraz, jak już widziałem tyle odcinków, to mogę na to sobie pozwolić. Ale były przyjęte pozytywnie przez fanów. No i fajnie. No, no, no zobacz, jakieś dobre rzeczy to są, co nie? Także, cholera. Fullmetal Alchemist. Pamiętacie Ping Pong, który był debiutem Fumihiko Sori, za który został całkiem doceniony? Ładnie wizualny jest. Fumeta? Fumeta, no. Niektóre te transformacje bardziej. Okej. Okay. Nie wszystkie efekty komputerowe są złe w tym filmie, zgodzę się. Właśnie transformacje niektóre. Jednak, powiedzmy tak. Pokażę tylko drugi film, który zaszczycił nas wieloma green screenami, absolutnie tandetnymi efektami specjalnymi. No, to jest film, w którym praktycznie na każdą scenę można znaleźć coś źle wyglądającego, gdzie ja po prostu aż... W ogóle ten film szedł z mojej urodziny na Netflixie. Ja też siadłem. Nawet nie wiem, jak bardzo wyparłem do wspomnieni. No to wiesz, no.
I ja zasiadłem u rodziny i chłonąłem ten film i myślałem sobie, o wow, niesamowite. I jeszcze pokażę jedną transformację teraz. Nie pamiętam, czy to jest z drugiego czy trzeciego filmu. Wiem wszystko, z drugiego filmu, okej? Okay? I jeszcze ciekawsze jest to, że no właśnie, Miko Soi tworzy film tak moim zdaniem brzydki wizualnie jak pierwszy film z 2017 roku i sobie Fumeta znika aktorski na lata i nagle dowiadujemy się, że co? Powstaną dwa filmy, wychodzą w tym samym roku, no i będą sobie 20 maja, 21 czerwca, wychodzą w Japonii i drugi film, sam weekend debiutujący, no w box office japońskim był na 8 miejscu weekendu, drugi weekend już zniknął, kompletnie z top 10, kompletnie zabił, a trzeci film to już w ogóle wiadomo, bo jak drugi tak przeprowadził, to trzeci tym bardziej. Tak, ale są dostępne na Netflixie, można je obejrzeć i... Są bardzo słabe, choć trzeci film ma 1+. Otóż, jeżeli adaptujecie Wiednię tak dobry materiał jak Fullmetal Alchemist, którego jestem ogromnym fanem, to siłą rzeczy niejako wyjdzie wam coś minimalnie lepszego niż tragiczne i trzeci film przez to, że Wiednię podąża fabułą finału, to no nie jest tragicznie napisane, więc sukces chyba można powiedzieć. No, teraz... Mob Psycho dostał serial telewizyjny i powiedzmy... Jak może wypaść serial telewizyjny z Japonii, adaptując One'a? Tak, tak jak to widać. Tyle wam wystarczy, ten jeden widok. Załamałem się oglądając ten serial, bo kompletnie nie radzi sobie z specyficznym humorem oryginału i no właśnie z efektami specjalnymi. Także, nie wiem. Teraz, 2018 rok. Jak to ten polski dubbing? A Bleach miał mieć polski dubbing i nie dostał ostatecznie. Oglądałeś polski dubbing. No, tylko zwiastun nam został, tak naprawdę, tego polskiego dubbingu. A szkoda, chciałbym mieć. Coś nie wiem, jaki ten dubbing by nie był, to aktorskie adaptacje mang z dubbingiem. Ile tego było? Zabije wielkiego rybaka. Chyba nic nie było, szczerze. A w sensie nie wiem, czy jakakolwiek miał. No właśnie. Ale Shinsuke Sato razy 2 w 2018 roku, bo tak, te tytuły nie są powiązane ze sobą, poza reżyserem. Reżyserem, który dba o scenę wizualną swoich filmów i bliźni. No ja siki moim zdaniem ładnie wyglądają wizualnie oczywiście. Są przy okazji, moim zdaniem, całkiem porządne fabularnie. Inne siki dość wienie podąża historią. Bleach. Widzę to kręcenie głową, widzę. Przepraszam, o! Tego filmu Bleacha, kompletnie bez dyrektorów. Ten będzie wyglądał paskudnie, jedynie co to zapimarowanie się kręcił, umieć, w ogóle animacja Yamahki była mocno. Okej. Ja lubię, w ogóle przeczytałem specjalnie pierwsze 5 tomów mangi, żeby się przygotować do tego filmu. Uważam, że jak na początek po prostu zrobił całkiem spoko rzeczy, pewne zmiany drobne i tak dalej. No ale nigdy nie dostaliśmy więcej Bleacha, jak widać, więc no to że... Może? Kto wie, mogłoby być gorzej. I Kagurui. Teraz, muszę powiedzieć przede wszystkim, że jestem ogromnym fanem Kagurui, które... Jak obejrzałem anime, to pewnie sobie uświadomiłem wtedy, że ja w sumie kocham śmieciowe rzeczy. Ja naprawdę kocham śmieciowe produkcje, które... Są głupie, absurdalne, a przy tym absolutnie celebrują to, są dumne z tego. Bardzo lubię anime kategorii, lubię też mangę, ale jeszcze bardziej lubię aktorskie kategorii. Po obrazkach nie kojarzę, ty jesteś o Prequel kategorii XXX? Otóż to oglądam, tak. No to oglądałem, wiesz. Mamy. Pierwsza rzecz to jest serial, to jest inny dwusezonowy, który można u nas poza Netflixie obejrzeć. Następnie pierwszy i drugi film kinowy, który wyszedł w Japonii, u nas nie. I Twin, czyli ten prequel poświęcony Mary, który dostał serial aktorski, niedostępny u nas. I wszyscy... Fajna rzecz, że jak poszedłem, to znaczy, że się nie mają tych No i ja co, uwielbiam to rzeczy. To jest moim zdaniem najlepsze kategorie, jakie można dostać, bo po prostu... A więc, co mają filmy kinowe? Po kolei. Bitwa z Wakandy z Avengersów,
Obóz pracy, wyrzucanie ludzi z okna, wysadzanie szkoły, przyzywanie demona, musicalny numer w środku filmu i rosyjską dodatkę. Tych rzeczy nie ma w mance i anime. Nie będą zresztą, ale te filmy je mają. One podkręcają absurd do jeszcze wyższego poziomu i to jest tak niesamowicie rozrywkowe. Zresztą drugi film był w sumie na mojej liście najbardziej ulubionych filmów 2021 roku, więc całkiem lubię, tak można powiedzieć. Oczywiście znalezienie tych, które nie są na Netflixie, może być trochę trudne, ale warto poszukać, bo oczywiście jak ktoś po prostu już lubi kategorii manga lub anime, to myślę, że się tu odnajdzie. No chyba, że ktoś mnie przekonuje całkiem dużo gestykulacji, krzyczenia aktorów, to może wtedy nie. No i Alita. Wracamy do USA. Ostatni raz. Ostatni raz Hollywood rzeczywiście da nam coś. Przykro, całkiem mija 5 lat od Ality i nadal właśnie nie mamy nic. No to nie jest tak, że ten film cokolwiek zabił. To nie jest Dragon Ball, który dzisiaj mógł sprawić taką przerwę. Po prostu problem jest taki, że Alita no, nie zarobiła wystarczająco pieniędzy, bo zabiła około 400 mniej. I to nie mogło zagwarantować od razu sequela, bo jakby inaczej, no, film musiałby zarobić, żeby się opłacał. Nawet jeżeli byli tacy entuzjaści jak Robert Rodriguez, James Cameron, czy świętej pamięci producent Landau, no to nawet jak mówili, próbowali powiedzieć, że tak, jeszcze powstanie, wierzymy, że będzie, to na ten moment nie możemy powiedzieć, że oficjalnie będziemy mieli kilkolwiek sequel Ality. A bardzo szkoda moim zdaniem, bo to jest film, do którego, tak jak wielu, byłem na początku nie przekonany, bo wystarczyło spojrzeć na wielkie oczy bohaterki i praktycznie każdy krytykował, aż wreszcie zacząłem się przyzwyczajać, aż do premiery, a na premierę naprawdę polubiłem ten film. Znam też mangę, posiadam pierwsze dwa tomy i no całkiem wienie adaptuję z dobrymi zmianami te pierwsze dwa tomy. I co? Film? Warto moim zdaniem, szczególnie, że takie filmy tworzone, współtworzone przez Camerona zawsze będą wyglądały dobrze wizualnie. W sensie, ja nie lubię na przykład awatarów, ale one są prawdziwymi widowiskami kinowymi, które ja lubię oglądać za ich stronę wizualną chociaż. I Alita też wygląda absolutnie świetnie, gdzie naprawdę ta decyzja ostatecznie okazała się usprawiedliwiona, żeby Alita wyglądała w ten sposób, bo udało mi się moim zdaniem wybrać z tym, na tyle, że film ma jakieś swoje wiele grono fanów, które wręcz doczekało się ponownego wypuszczenia filmu w kinach w USA, a powiedzmy, że jaka inna adaptacja mogła na coś takiego liczyć, szczególnie z USA. W sumie po prostu z USA. No nie, żadna. Ale Alita doczekała się czegoś takiego. Nie wiem, to co innego. Hollywood nam znika, niestety. Niestety, moim zdaniem. Zresztą wolę coś z USA też obejrzeć. Jest krótki przykład. Tom de Saitama, Fly Me Saitama. Pierwszy film, co ciekawe, był swego czasu na festiwalu Pięć Smaków w Polsce, wyświetlany. To jest od reżysera Terma Roma, Hidekiego Takeuchi. I film został doceniony przez Akademię Filmową. Zabił całkiem, że sequel powstał w zeszłym roku. Bardzo absurdalne podobno, całkiem queerowe. Słyszałem same pozytywne opinie, ale najgorsze jest to, że już chciałem być pierwszy film przed Pyreksem. Nie znalazłem go jeszcze, więc będę szukał dalej. Kingdom. Znowu Shinsuke Sato i Shinsuke Sato jest bardzo pracowitym reżyserem, ponieważ jak widzę, od 2019 roku mamy aż 4 filmy Kingdom, zarabiające dobre pieniądze, docenione przez Akademię Filmową też, przynajmniej na początku, w pierwszych dwóch filmach i wszystkie są na Netflixie, przy czym trzeba zmienić język na angielski interfejsu, żeby znaleźć je. Oglądałem. Ja muszę obejrzeć. Akurat jest fajne. Okej, okay, to sobie słyszeć. Nie, też słyszałem właśnie pozytywne opinie. No to w sumie jak Sato. Także trochę tego było. Takashi Yamazaki, bardzo kolejny. I Godzilla Minus One, no to tamtego wojna. Jeżeli chce ktoś więcej wojny od Yamazakiego, to tak się składa, że kino wojny o zbudowaniu pacjenta Yamato to jest adaptacja mangi. I doceniam przez też Akademię Filmową. Także był taki film, można sprawdzić. Krótki blok komediowy, w którym zobaczycie, że komedie, w tym komedie romantyczne, mogą dostać całkiem dużo adaptacji. Mamy Kaguya razy 2, Eizouken razy 2, Potakoi, Grand Blue, Horimiya razy 2, Komisan na dziewczynę do wynajęcia. Tak,
Część z tego to film kinowy, część z tego to seriale telewizyjne. Powstają często blisko anime. Z czego w ogóle w tym roku jeszcze będzie projekt cosplay też z serialem telewizyjnym. A to już trochę było dalej od anime. W każdym razie, blok komedii za nami i teraz trzeba przejść do poważnego tematu, czyli Netflix Adaptation. Znamy takie... myślałem, że rękę widzę i muszę zwracać też uwagę. W każdym razie, Netflix Adaptation to jest zwrot, który lubi być rzucany, gdy wiecie, ogłaszają jakąś adaptację właśnie Netflixa aktorską i będziemy mówić, że a pamiętacie Death Note, a pamiętacie to i tak dalej. Jednak musimy sobie wyjaśnić pewne rzeczy, bo historia tego jest trochę bardziej skomplikowana. Otóż, albo może tak, proszę. Jaka jest pierwsza adaptacja aktorska mangi w anime od Netflixa? Widziałem już na samym slajdzie, więc musimy się na to dobra. No cóż, powiem tyle, to nie jest Death Note. A więc, musimy rozróżnić dwa typy adaptacji Netflixowej. Jedna to jest ta, która powstała na ich zamówienie, a druga to jest ta, która została zlecona przez, w sensie powstała gdzieś tam, a oni sobie tylko kupili licencję i udostępnili na cały świat. I w 2016 roku już Netflix poszła się na platformie adaptacji Good Morning Call. Krótko powiem, że na Fuji TV. Możemy powiedzieć, że to jest niejako właśnie pierwsza adaptacja. A, co do Death Note'a. Czy Death Note powstał na zlecenie Netflixa? Nie. Otóż miał powstać dla Warner Bros. Wreszcie, po tym jak chodzi przez piekło produkcyjne. Jednak Warner Bros. Już na etapie gotowego scenariusza i tego jak miał się zacząć zdjęcia, sprzedał film. Sporo osób było chętne, ale Netflix go kupił. I jedyna rzecz, której żałuję z tego powodu, to to, że gdyby wyszedł w kinach, to bym miał go tutaj na płycie gdzieś, a nie mam go na płycie, więc przykro mi. Ale tak, Netflix go kupił, mieliś gotowy scenariusz. I po prostu ludzie nakręcili ten film. Od Netflix tak pozwolił. Teraz oczywiście moglibyśmy gadać o tym, czy ewentualnie, nie wiem, mogli zarządzić zmianę scenariusza lub coś, ale powiedzmy tak. Netflix chyba nie chce kupować filmu, który przeszedł się jako produkcyjny, tylko po to, żeby jeszcze je przedłużać. Raczej nie. Więc Netflix po prostu wypuszcza się Death Note w takim stanie i wiele osób, patrząc na Netflix Original, pomyślało sobie co? To jest film, który Netflix chciał, żeby tak wyglądał, co nie, który tak zarządził, że będzie. Nie, otóż nie. I dopiero w 2019 wreszcie zamawiają oni pierwszą tworzoną właśnie pod własnym okiem adaptację, jaką jest Alice in Borderland. Dwusezonowy serial tworzony przez Shinsuke Sato. Ponownie wracał, jak często. I Squid Game jestem wdzięczny za to, że przyczynił się niejako do popularności Alice in Borderland. Na tyle, żeby nawet Alice miała trzeci sezon zamówiony. Zresztą doczekaliśmy się też mangi wydawanej u nas w Polsce, którą ogromnie polecam, bo czytałem. I Alice in Borderland to moim zdaniem jedna z najbardziej udanych adaptacji, która szczególnie w drugim sezonie wchodzi na jeszcze wyższy poziom, po prostu naprawdę dobrze oddając tą historię, która jest niezwykle wciągająca, ma świetny koncept, bogate grono postaci, naprawdę dobrze napisanych. Też bardzo fajnie pokazuje, jak grono tych zmieniających się ludzi, jak oni po prostu zmieniają pod wpływem tego, że jak przegrają, czeka ich śmierć, czego się dopuszczają. Gdzie tam jest, nie pamiętam imienia tego głównego bohatera, ale gdzie on... Alisu. Nie głównego bohatera, to tam spoczykamy ten. A tu już nie pamiętam, przepraszam. I on... No tyle jest ciekawy postaci, gdzie w realnym świecie on był osobą, która była przez wszystkich poniżana, wręcz po prostu jego koledzy ze szkoły, koledzy, osoby w kościele, po prostu szkołeczki baseballowe i skończyli w tej momentalnej kręgu w pierwszym dzień. A tam po prostu kompletnie inna osoba była. Kolczyki, prawie zbrodził jedną dziewczynę, po prostu z broni to strzelałby do każdego, jak do lalek. I zabijał wszystkich na plesi. No. Dla niego to była zabawa. On tak jakby, to było też ciekawie pokazane, że on to wszystko, co przeżył w realnym świecie, on później mu się to odbijało w tym właśnie świecie Borderline. Polecam właśnie za takie rzeczy też. Ogólnie, jeżeli lubicie motywy przetrwania, śmiertelnych gier, to jak najbardziej. Słyszałem, że Także mamy już to wyjaśnienie ze sobą i teraz bądźmy się przy Netflixie. Otóż
z lat 2016-2021 to są te adaptacje, do których oni tylko wykupili prawa, że były na świecie. Więc widzicie tu właśnie produkcje, które nie były tworzone przez nich. Co nie? Jest tego trochę, jak da się zauważyć. Mam nadzieję, że wszystko w ogóle znalazłem, bo szczerze, o takich rzeczach jak Hot Gimmick, Girl Meets Boy nie słyszałem przez lata. Okej? No ja część rzeczy tutaj widziałem. Widziałem co? Mięśnie śmiertelnego, Alchemika, Moba, Kategorii, Blicza, jeszcze Homunculus tutaj, który jest bardzo dziwnym, czynnym tytułem, chociaż ja go nawet miałem lubię. A teraz. A co to był za ten ostatni, kiedy A, ostatni Violence Action. Chyba miał tak sobie opinię. Ale głównie jest Kanahana Zawa chyba, jeżeli się nie mylę. Chyba mam nadzieję, czego przepraszam, że się pomyliłem. Teraz mamy adaptacje, które są zamówione przez Netflixa, rzeczywiście. Zaczynamy oczywiście od Alice in Borderland, które już mówiłem, polecam. Dalej jest Ride or Die, czy też Kanojo, czyli dramat Yuri. Bardzo ciężki bym powiedział, z niezwykle trudną relacją, ale ja całkiem go lubię, przyznaję. Dalej, He's Expecting, myślisz sobie, facet w ciąży, ale zabawne, co nie? Otóż okazuje się, że ta seria podchodzi z całkiem dużą empatią i sercem do tego tematu, prezentując coś, co jest całkiem rozczulające i rzeczywiście dobrze napisane. Ja się zaskoczyłem poważnie, bo no, na pierwszy rzut oka nie wygląda to specjalnie ciekawie. Dalej, Ingenuity of the House Husband i to w pewnym sensie jest reklama jako z fartuszku, ale aktor głosuje tacu? Kenji Otsuda robi porządki w domu i szczerze, ja uwielbiam Kenji Otsuda, robi porządki w domu, czego ja więcej potrzebuję do szczęścia. Jest króciutkie, można sobie jak najbardziej obejrzeć. Jest Cowboy Bebop. Za chwilę o Bebopie, za chwilę. A na koniec. No nie na koniec, ale daj. Od dołu. Fishbowl Wives. Opera mydlana o żonach zdradzających swoich mężów. Obejrzałem to, nie jest specjalnie dobrze napisane, tak po prostu. Tyle. Daj, Makanai. Hirokazu Koreda miał na koncie Erdol, miał naszą młodszą siostrę, ma też ten serial zeszłoroczny, który był przyjęty bardzo, bardzo pozytywnie. Następnie druga adaptacja już Kimi ni Todoke, to wyszło, co zamówiłem przez Netflixa. Rodzina w ogniu nie widziałem i Zone 100, które no oczywiście całkiem strategicznie wyszło w momencie premiery anime. Akurat obejrzałem ten film, uważam, że nie udało mu się oddać energii i wigoru oryginału, szkoda, jest dość średni. Raz Bebop. To chyba drugi moment, w którym można wyjść. Sorry, wychodzenie tego filmu nie było tylko za to długa przerwa wydawania anime w ogóle. To było coś takiego, że oni zatrzymali na miesiąc, czy coś takiego? To była taka trudna kwestia, bo tam film wyszedł mniej więcej jak się anime zaczęło, a jak się anime skończyło, to tam był już grudzień. Ale to prawda, że anime miało problem produkcji, przez które się był przerw emisji odcinków. Oni zrobili chyba 7 czy... Ostatnie trzy odcinki wyszły razem w grudniu, serial było 12, czyli do 9, a to tam miało przerwy jakieś, no ale film wyszedł mniej więcej jak anime zaczęło wychodzić. No, tak to wygląda. W każdym razie to się też. To jest drugi moment, w którym można wyjść z tej prelekcji, bo uważam, że Cowboy Bebop jest niezłym serialem. Rok temu nikt nie wyszedł jeszcze w tym momencie. Na szczęście. Też inna sprawa, że nie jestem ogromnym fanem oryginalnego Bebopa, przy czym uważam, że to jest dobry serial, tylko jego epizodyczna formuła z wracającym co jakiś czas poważniejszą historią mi to okazja nie pasowała, zaś serial aktorski już ma znacznie bardziej no, połączoną tą fabułę. Nie ma tylu takich epizodycznych, pobocznych historii. To mi pasowało. Zresztą ma bolączki. To, że strona wizualna nie zawsze jest specjalnie dobra, to, że nie każda zmiana też jest dobra. Nie jest idealny serial. Ja uważam, że jest całkiem niezły. Na swoim blogu mamy recenzję. Jeżeli ktokolwiek chce zobaczyć, wow, co ten gość ma do powiedzenia dobrego o tym serialu, to można to tam znaleźć. Także jej. W sumie są, chociaż chyba mi się nie duży. W sumie ściągnąłem serial w jeden dzień. Ja dwa odcinki obejrzałem tego właśnie. Ja obejrzałem wszystko i to jest jedno z niewielu anime, jakie widziałem, ale właśnie tam wszystko polega na tym, żeby to było takie epizodyczne, żeby każdy miał trochę inny klimat, trochę inne z innych gatunków czerpał. A w serialu z jakiegoś powodu właśnie złoczyńcy zrobili prawie tyle samo miejsca, co w głównej ekipie. Zrobili tą ciągłą historię, co jakby pasuje do, nie wiem,
współczesnych seriali i tak dalej, które śledzi dla normalnego filmu. Ale w serialu to kompletnie nie miało sensu, żeby ten złoczyńca miał naprawdę jakiekolwiek miejsce tak w fabule, bo to nie jest to, jaką miał funkcję oryginalną. On miał trzecią funkcję w przeszłości, który śledzi argument. To jest taki zwykły złoczyńca, który jest bardzo dziwnie zagrany i tak dalej. No a poza tym bardzo dziwne zmiany, jeśli chodzi o połowę z anime. I bardzo dziwne zmiany, jeśli chodzi o fabułę, były na końcu. Chwilę później dostali cancel. Bardzo szybki cancel zresztą. Nie wiemy, co to planowało dalej, bo było to mocne odbicie od tego, co było w oryginale. Było. Ale w ogóle ciekawe jest to, że Bebop w pewnym momencie trochę przejął funkcję Death Note'a Netflixa jako stawiany ten przykład, którym można już tak pomachać przed ludzią i powiedzieć, patrzcie, a nie zrobili Bebopa, będzie źle. Można zrobić bankę dalej. No. Zostało mi 20 minut, jeszcze nieco mamy przez to. Teraz, oczywiście Netflix to nie wszystko, mamy alternatywy i tak się składa na Disney Plus, mamy 4 adaptacje. O żadnej się nie wypowiem co do ich poziomu, natomiast ciekawska... Ja czytałem animale. O, no Kanibal jest wydawany w Polsce jako manga, więc to. I Kena Tanabata to jest ciekawa pozycja, bo tegoroczna, od autora Pasożyta. Więc myślę, że jakieś sprawdzę. Daj, poza Disney Plus. Apple TV Plus, który ma Krople Boga. To jest niepoznana adaptacja, o której mało kto słyszał, chociaż dostała zamówienie na drugi sezon i zanim nadejdzie, to bardzo, bardzo polecam. Jest to ciekawa międzynarodowa produkcja, bo francusko, angielsko, japońska, konkretnie o winach. Jest bardzo ciekawa. Jak ktoś chce się właśnie więcej dowiedzieć o winach, to jest to fascynujące. Przy okazji całkiem satysfakcjonujący, wciągający elementy rywalizacji pomiędzy drugą grupą bohaterów. Tak, jak najbardziej polecam, jest świetną rzeczą. Jaka to jest rywalizacja o winach? Otóż chodzi o przejęcie spadku ogromnego. No, takie komplikacje rodzinne. I alternatywa Amazon Prime Video. Ogólnie na polskiego Prima wiele rzeczy wcale nie dociera. Natomiast Jigen Daisuke, czyli spin-off tej postaci, który jest powiązany z Lupinem z 2014 roku, trafił do nas. Można go obejrzeć u nas w Polsce na platformie. Jeszcze mam to przed sobą do zrobienia, jak wiele rzeczy z Lupinem. Ja również jeszcze nie sobie tak, że z Lupina nie oglądałem właściwie. No, ale posadzasz takie odcisie, więc ciekawe. Teraz trochę już odeszliśmy od streamingu, więc kilka jeszcze pojedynczych przykładów. Było jedno JoJo nieudane, natomiast Kishibe Rohan miał swój spin-off mangowy i tak się składa, że również dostał serial, który adaptował kilka z historii. Potem był całkiem niezły, przecież to serial telewizyjny, ja jeszcze go sobie nie znalazłem. Także jej. Pęcz Neverland, no co, wychodzi blisko anime. I problem w ogóle jest czasem z castingiem taki, że mamy, cóż, dorosłych aktorów, już na nie jakoś bardzo dorosłych, ale na przykład 19-20 lat grających dzieci i to jest jeden z tych przykładów, niestety przykro całkiem, ale nie widziałem osobiście, więc Tokyo Avengers, blisko anime, hity w Japonii, poważnie, na tyle, że pierwszy film był najbardziej dochodowym filmem 2021 roku w Japonii właśnie. Ja sam boję się stać ten film, bo nie lubię takiego. Tak, rok 2023. Trochę tego wyszło, co nie? O niektórych z nich będę mówił za chwilę tak nieco więcej. Ale część się już pojawiała wcześniej, chociażby w segmencie o streamingu, co nie? Poza tym o tej z innych produkcjach najciężej mi się mówi, bo co, raczej są to tytuły mało znane najczęściej. A. Rycerze Zodiaku. Choć o Hollywood nie ma, to. No. To jest anglojęzyczna adaptacja, wszystko. I Polak Rodak, Tomasz Bagiński jako reżyser. Duma? Tylko nie cię duma. Ostatni klip na dzisiaj, który pokaże. Jeżeli ktoś na pewno widział ten film, nie był świadkiem tej katastrofy, to musi wiedzieć, jak ten film no, właśnie wygląda.
ten do całego filmu jest w sensie strasznie. Jest. Tomasz Bagiński, duma z naszego Polaka. W każdym razie, Toy Animation w pełni się stwierdziło, że chcą spojrzeć coś innego i zrobią aktorski film. I zrobili Rycerzy Zodiaku za 60 milionów dolarów mniej więcej. Cały film, film zarobił całkowicie kilka milionów dolarów. Na budżecie 60. Chyba zarobił w jakimś kraju w Ameryce Południowej, to była chyba Brazylia albo jakoś tak. Inny kraj w Japonii się przyjął też tragicznie, a w ogóle miał jeszcze pod tytuł The Beginning, bo był planowany jako sześciofilmowa saga. I oczywiście tragiczną opinię wszystkich. Ja sam nie miałem dużego kontaktu ze Saint Seiya, ale troszeczkę sprawdziłem i ten film jest ogromnym poplątaniem wszystkiego ze wszystkim. Bardzo dziwnym wzięciem elementów z mangi, a nawet chyba ostatniego anime, tego Netflixowego, nawet stamtąd. No i przede wszystkim wygląda taki dzień, jest taki dzień napisany. Ja sam polecam mój materiał na YouTubie o nim, bo trochę tam się skupiam na fabule, która jest niezwykle absurdalna, więc tak. Przykre, że w ogóle że w 2023 roku można dostać adaptacje, które mi przypominają osobiście Dragon Balla. W zasadzie to jest Dragon Ball ewolucja tej dekady. Szczerze mogę to powiedzieć, zupełnie poważnie. Dekada jeszcze się nie skończyła. A teraz, Rohan miał serial, miał też swój film o historii w Luwrze. Jej. Rohan ma między innymi całe JoJo filmu? No tak, 8 odcinków od serial, jeden film. To już więcej niż... Patrzcie, który miał chapter 1. No, teraz One Piece. W zeszłym roku szczęśliwie się trafiło, że już prelekcję miałem po tym, jak se wyszedł. Ludzie się przekonali, że tak, One Piece aktorski może być dobry, może być przyjęty bardzo dobrze, być też hitem, jeżeli chodzi o wyświetlenia. I aktualnie drugi sezon sobie powstaje. Ja przyglądam się castingom, które wyglądają bardzo dobrze. Przyglądam się też scenografii, która jest stworzona i naprawdę po prostu pod kątem realizacyjnym cieszę się, że to jest na Netflixie, bo ma pieniądze, że tak to imię, żeby to wyglądało tak dobrze. I tam może już większość tu widziała, może nie, ale jeżeli nie, no to polecam, naprawdę. Ja zresztą w ogóle dla mnie to był dobry moment, żeby też zacząć czytać One Piece. Ponad 200 rozdziałów za mną, kiedyś przeczytam całość. A jeszcze, w zeszłym roku mieliśmy też Yu Yu Hakusho, aktorskie, na Netflixie. To wyszło trochę bez echa, a ma zaledwie 5 odcinków, z całą drogą, całkiem krótkich. Tylko 5. Ja w ogóle jak to wyszło, to myślałem sobie, wyszła połowa? Ja nie wiem, czy będzie druga połowa kiedyś? Nie, to jest niejako tak stworzone jako 5 i ma problemy z tego powodu. Wiecie, to, że postaci nie są aż tak dobrze napisane, bo mają mało czasu na rozwój relacji i tak dalej, ale przy tym serialu pracował koordynator przy scenach walki do Roni Kenshin. I to widać zdecydowanie w scenach akcji, które są w zasadzie największym plusem aktorskiego Yu Yu Hakusho. Ostatnio ładnie jest Mi wszystko się podobało tam. Ale CGI jest nierówne zdecydowanie. Jakby się zrobi ten duży. No. Niestety, szkoda tego, ale wciąż jest to udany serial tak całościowo. No i... Do 2024. A więc trochę tego mamy aktualnie. Gdzie jesteśmy we wrześniu, to raczej nie spodziewałem się, żeby coś jeszcze doszło pod koniec roku. Nagle nic. Więc mamy Takagi-san, która ma produkcję telewizyjną, kinową. Golden Kamuy, który jest dostępny w Polsce na Netflixie. Można powiedzieć. Parasite The Grey, czyli inna wariacja pasożyta na Netflixie. Jest niezła, moim zdaniem. Jest niezłym sensem. Jak zobaczyłem na koncercie, że chłopcy wybijać i będzie cała impreza. I tam, wypełnili się z tego. Dla mnie. Ale to jest niezły serial. To jest czasem nieco zbyt podobny do oryginalnego pasożyta. A jak na coś się dzieje w Korei, no to chciałbym jak najwięcej odstępstw po prostu. No City Hunter, o którym mówiliśmy, GTO, mówiliśmy. My Home Hero, miał niedawno anime, miał też film kinowy. Blackjack, autorca Osamu Tezuki, ma swoją adaptację telewizyjną w tym roku. Kingdom 4 było. Blue Period, który ja bardzo lubię, ma w miał w sierpniu, a potem we wrześniu film kinowy. Daje Wingman, serial telewizyjny, My Disabdali, produkcja telewizyjna. Oshinoko. Teraz, Oshinoko jest niejako planowane jako globalna premiera na Amazon Prime, ale nie liczmy na to, że będzie w Polsce, bo na polskiego Prime'a mało co dociera. Także w ten sposób. I Cars at Work,
nie wiem ile osób kojarzy akurat ten tytuł, ale tak składa, że sobie będzie on, że jest to film reżyserii Hidekiego Takeuchi, bardzo dobrego reżysera i moim zdaniem wygląda fascynująco, po prostu bardzo fajnie od strony scenografii, kostiumów, także czekam jak będzie dostępne dla reszty świata poza Japonią, która nie myśli o innych. No i jeszcze 10 minut, jest nieźle. Co bardziej nie ma końca od samych aktorskich adaptacji manki anime? Zapowiedzi kolejnych. I ten segment jest całkiem ważny, bo cóż, jeżeli jakaś adaptacja zostaje zapowiedziana, to nigdy nie myślę sobie, że na pewno powstanie, bo jest duża szansa, że wcale nie powstanie. Akira. Pierwszy raz o Akirze dowiadujemy się, kiedy w 2002 roku i nadal nic. Temat wraca co lata, niby Taika Waititi jest nim związany, ale Taika Waititi jest pracowitym reżyserem i nie wiem kiedy to zrobi. Jak będzie po 30 latach, na pewno będzie super film. I inna sprawa to, że Warner Bros. Jest w całkiem trudnej sytuacji. Nie wiem, czy wysoko budżetowe science fiction to jest to, co chcą aktualnie zaakceptować. Dokładnie. Więc i tylko dlatego, bo Akira ma kultowy status, nie znaczy, że tak jak Ghost in the Shell nie skończy tak samo, co nie? Więc to Naruto. I Naruto jest o tyle ciekawe, bo było blisko, żebyśmy już mogli mieć większe konkrety. Otóż zapowiedziane jest w 2015 roku, dawno temu, ale mam pierwszego reżysera i scenarzystę, często. Były dwa filmy zapowiedziane? Tylko jeden kojarzę. Dwa, myślałem, dwa różnych twórców. Okej. I pierwszy twórca jest w 17, ale mniej niż rok później mamy update i w tym roku, w lutym, wreszcie nowy reżyser, nie byle jaki, bo reżyser dostanie Shang-Chi'ego dla Marvela, nieźle. Aktualnie wiemy, że scenariusz jest ukończony, to też jest całkiem pozytywny news, ale reżyser Naruto został zatrudniony jako reżyser czwartego Spidermana, co oznacza, że Naruto się opóźnia z powrotem, bo reżyser jest zajęty, co nie? Dziękuję, bo po prostu no, Spider-Man jest projektem priorytetowym dla Marvela. Także Naruto jeszcze chwilę poczeka, chociaż myślę, że ma jakieś szanse powstać. Sao. Ogłoszone w 16 roku, później sprzedane Netflixowi w 18, nigdy nie powstało. Tam się przypomina ten news, jak po osobie, jak trzeba zrobić sprawdzimy na nerw, gdzie eksploduje. No i ja cię nie powstanie nigdy, tyle wiem. Czy to jest w roku, który mógł ci dalej coś się stało? Dziwi się. No w sumie to byłby dobry moment, żeby coś takiego wypuścić. Jakaś jaka chwila, to teraz jest nie. Attack on Titan. No i był przyklepany reżyser pierwszej i drugiej części to, wiadomo, Stephen King. No i co? Nawet jeżeli zapewniał w 19 roku, że tak, ten film powstanie, to reżysera Flasha, kiedy po Flashu myślałem, jest wolny, zajmie się tym. Nie, teraz będzie reżyser Batmana dla DC. I myślę, że Warner Bros. Ponownie jest też w sytuacji, w której Attack on Titan nie jest chyba projektem, który będą chcieli już zaakceptować, więc być może nigdy nie powstanie amerykańska adaptacja Titanów. Twoje imię, Makoto Shinkai, znamy kulturę film anime. No, USA chciał zrobić sobie aktorską adaptację, ogłoszona jeszcze w 2017 roku. Aktualnie ma już swojego trzeciego reżysera z kolei i został ogłoszony prawie 2 lata temu. Spodziewajmy się, że najpewniej nie wyjdzie. Nie wyjdzie, po prostu. Albo w końcu w jakichś bólach zostanie narodzona, kto wie. Gadaliśmy o Gundamie, jego jedynej adaptacji. Mogliśmy mieć coś więcej. Bo została ogłoszona jako film Legendary i Sunrise w 18 roku, a 3 lata później Netflix ogłosił, że właśnie wyjdzie na ich platformie, jest na reżyser, pokazali ten concept art, całkiem fajny. I to jest ostatni news, jaki się pojawił, 3 lata temu. I powiem wam więcej, reżyser Jordan Vogt Roberts miał też nakręcić Metal Gear Solid adaptacji i oni też nic nie wiadomo, więc prawdopodobnie to jest albo jakiś oszust, albo już nie wiem o co chodzi. A szkoda, bo jego Konga bardzo lubię akurat. Death Note. Pomimo tego, jaki film ma status Netflixowy, to miał ogłoszoną kontynuację. Rok po premierze. Co tam nagrać jeszcze Netflixowy? No ja. Fia, jeszcze raz? Co nie tam, co jeszcze nagrywać Netflixowy filmy?
Można było to pociągnąć, moim zdaniem. Szczególnie, że Nil pewnie by był, co nie? Znajdziecie. Może w końcu wystaje. No właśnie, ogłoszono w 2018 roku. Dwa newsy z komentarzami scenarzysty i producenta. Swoją drogą to był Greg Russo, który miał różne projekty planowane. I trochę tak jak poprzedni reżyser, chyba nic mu nie wyszło z tych projektów. I ten też jest najprawdopodobniej martwy. Nie tylko dlatego, bo nie ma newsów, ale też dlatego, bo ogłoszono serial tworzony przez braci Duffer. Ale o nim za chwilę. My Hero Academia. Jeszcze w 2018 roku ogłoszone. Później Shinsuke Sato, wspaniały reżyser, zatrudniony w 2021 roku. To była taka nadzieja dla mnie. Ej, mają takie reżysery, no to chyba coś może z tego być. Tak, w 2022 roku mamy osobę odpowiedzialną za scenariusz Obi-Wana Kenobiego, co brzmi tak dzisiaj. A propos Mike'a, to ładny pseudo-serial, ale to jest wykończenie pilotażowe najfakszy. O, okej. Okay. Bardzo ładny. O, to może się zainteresuje. To się sprawdza 3 minuty tylko, więc Szkoda, że nie ma więcej niestety. I nie jest wspomniane, ale teraz aktualnie, aktualny news z grudnia zeszłego roku mówi, że tak, pyk powstaje. Powstaje. A i mimo tego, że w lekach się na terenie tego to jest zaleta taka, że to nie jest z Minecraft Academy, bo jest w świecie Minecraft Academy. I tak, są dwie ścieżki. Albo udają, że wszystko jest dobrze, a nie jest dobrze, albo ten projekt serio powstaje po cichu, co jest w stylu Netflixa, który wypuszcza filmy nagle często, bez większej promocji. Kto wie autentycznie, co z tym będzie. Ale swoją drogą, to w ogóle miał być film kinowy. Jest sprzedany Netflixowi. Wydaje mi się, że to był jeden z błędów mimo wszystko. Bo w kinach wolałbym to obejrzeć. Steins Gate. Wiem, że Steins Gate to gra, ale powiedzmy, że raczej by się pewnie zerwali na anime. I ogłoszono w 2020 roku. I uwaga, to jest jedyny news, jaki się kiedykolwiek pojawił. Że będzie serial dla Skydance Television. I nie ma nic. One Punch Man. Zapowiedziane jest w 2020 roku. Dwa lata później mamy reżysera, Justina Lina, scenarzystów odpowiedzialnych za Venoma i Jumanji Next Level, z czego... A, jest dobrze. I aktualnie osoby odpowiedzialne za scenariusz to będzie m.in. Dan Harmon, który odpowiada za Rika i Mortiego, co dla mnie nie brzmi dobrze, ale film powstaje dla Sony i... Powstaje, ale kurczę, no mijają 4 lata do ogłoszenia i no nie wygląda to dobrze wcale, moim zdaniem, które czy też nie przepadnie ten projekt. Helsing, co powiedziałem w 2021 roku, dla Amazon Studios, całkiem dobrym reżyserem, Derekiem Kolstadem. To jedyny news, jaki się kiedykolwiek pojawił, więc zresztą Kolstad jest po prostu zajętym człowiekiem, także. Made in Abyss, ogłoszony w 2021 roku, film dla Sony, Columbia Pictures. I to pierwszy i ostatni news, jaki kiedykolwiek się pojawił. Zresztą w ogóle nie wiem, kto pomyślał, że Made in Abyss będzie akurat dobrym materiałem dla hollywoodzkiej adaptacji. Nie wiem, czy ten był 12 lat, ja nie powiem, co robiono tam w projekcie. No, pewnie martwy projekt, już 3 lata mijają. Tegen Bunny. Tu jest już chyba lepiej, chociaż wciąż jest to projekt ogłoszony 2 lata temu. Może powstać po cichu, kto wie. No. Death Note. Mówiłem. Od twórców Stranger Things. Powstaje serial, prawdopodobnie ogłoszony 2 lata temu, ale pamiętajmy, że mamy aktualnie tworzony ostatni sezon Stranger Things, więc bracia Duffer są też trochę zajęci, także może to opóźnić Death Note'a właśnie, który ma być zupełnie nową adaptacją dla Netflixa. Katsai. Teraz, mieliśmy City Huntera z jego wieloma adaptacjami i Katsai jest kolejną mangą Tsukasy Hojo, która ogłoszona w zeszłym roku, później, krótko później, mamy pierwsze osoby z obsady, zdjęcia rozpoczęte, i 8-odcinkowy serial jest gotowy i dostał zwiastun w lipcu. Hej, gdyby wszystkie adaptacje były tak ogłaszane i powstawały, to byłoby już lepiej na świecie. Jak żeby inaczej. Przy czym w ogóle to jest francuska adaptacja, która powstaje, więc Francuzi będą mieli kolejną. Junji Ito ma powrócić, będą 3 filmy z jego kolekcji oparte i projekt powstaje dla Fangoria Studios, które jest raczej takie, no tam robią sobie rzeczy i ogłoszam, bo w zeszłym roku, więc raczej jest szansa, że doczekamy się nowego aktorskiego Junji'ego Ito. I jak widzicie w tym bloku, mamy wiele zapowiedzianych lata temu adaptacji, które często nie mają żadnych już newsów i pewnie dalej nie będą miały. Smutek. No, bo to Junji Ito to tym bardziej. I trochę o najważniejszych reżyserach. Jak widzicie, Shinsuke Sato to bardzo pracowity reżyser.
Żeby zaczynając od 2001 roku zrobić 16 aktorskich adaptacji manki anime, no to naprawdę jest godne podziwu. Dzisiaj ta Kasia Mika ze swoimi sponsor filmami też zdaje 14 adaptacji, no i mam trochę innych reżyserów. Najważniejsi reżyserzy to bez słowu. No i trochę też utalentowanych reżyserów, mniej utalentowanych. Teraz, świętej pamięci adaptacje, które się nie zmieściły na swoje pojedyncze slajdy, ale tak bardzo mi smutno było z tego powodu, że stwierdziłem, że je zawrzę chociaż tutaj, żeby były. Macie tu różne rzeczy, Katsai swoją pierwszą adaptacją, dalej, Lady Snowblood dostał swoją własną wersję od Shinsuke Sato, czyli Princess Blade, Chaos Zero, Initial D, Nana, Detroit Metal City, Dziewczyna nad brzegiem od Inio Asano, Yakuza Fartuszku, My Broken Mariko, kolejna adaptacja Inio Asano i na sam końcu XXXHolic, czyli od reżyserki Helter Skelter, muszę obejrzeć. No. A tutaj moje osobiste rekomendacje, oczywiście mówiłem o tych filmach, produkcjach trochę dłużej, zawsze jak się przy nich zatrzymywałem, dlaczego są tak dobre, a jakby ktoś właśnie nie pamiętał, to te rzeczy szczególnie polecam, jak najbardziej warto i co dużo mówić. Dziękuję za pojawienie się projekcji o tej porze, za też zaangażowanie, miło było słuchać opinii innych ważnych. Zmieściłem się, to było 110 slajdów, wiecie? Yes.